Dzień dobry, Monika Ordowska, łowca nagród. Witam was bardzo serdecznie, kochani. Zapraszam was do naszej zabawy na sam początek. Zagadka, którą bardzo lubicie. No i mam nadzieję, że sobie z nią szybciutko poradzicie. Zawód bez literki A jest ukryty w kopercie. Jeśli ktoś z was wpadnie na hasło z koperty, to szybciutko się zgłasza. Bardzo prosty zawód w kopercie, prosty, popularny zawód. Najważniejsza zasada... Nie może być tej literki A w kopercie i nie możecie też za bardzo kombinować. No dobrze, kochani, czekam już na kogoś z was, czekam na jedną przygotowaną osobę. Jeśli ktoś z was wpadnie na prawidłowe rozwiązanie, nie czeka, tylko szybciutko się do mnie zgłasza, dobrze? Zobaczcie, że reżyser zaproponował 100 zł, nie 50, ale nawet 100 do wygrania. No i czekam już na kogoś z was. W międzyczasie przypomnę wam tradycyjnie zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasz numer. Szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.łowcynagród.com. No dobrze, kochani, teraz szybciutko szukamy zawodu bez literki A. No i jeśli jest jedna osoba, która wpadła na jakikolwiek pomysł, kochani, warto ten pomysł sprawdzić. Zawód z koperty naprawdę nie jest bardzo skomplikowany, a wydaje mi się, że jeszcze na tym etapie zagadki każdy jest w stanie na jakiś pomysł wpaść. Tym bardziej, że kiedy zastanawiacie się, jakie w ogóle istnieją zawody, to wydaje mi się, że każdy z tych zawodów, które przychodzą nam tak od razu do głowy, ma tą samogłoskę A w nazwie. Czy tak nie jest? Poszukajcie sami, sprawdźcie, kochani. 100 zł do wygrania, jeśli ktoś z was już teraz wpadł na zawód bez literki A, to nie czeka, tylko błyskawicznie się do mnie zgłasza. Należy wybrać z komórki bądź z telefonu stacjonarnego 704-304-304. Zawód bez literki A. Czy ktoś pomyśli dokładnie tak jak reżyser przed programem? Czy ktoś pomoże mi otworzyć tę kopertę? Słuchaj, ja mam prośbę, zanim usłyszę pierwszy telefon, bo... Wiem, że mamy dziś przygotowanego jakiegoś bonusa, może niekoniecznie przy tej zagadce, tutaj leży kopertka z pytaniami, no ale panie reżyserze, no dzisiaj taki upał, zbyt wielu osób nie ma przed telewizorem, czy ja mogłabym zapłacić tę nagrodę bonusową w tej chwili? Ja wiem, że dopiero zaczynamy, jeszcze nie usłyszałam żadnego telefonu, ale warto zapytać, prawda? No może teraz nawet z pierwszym telefonem nam się uda. Super, reżyser, słuchajcie, dał nawet bonus w wysokości 1900 zł od samego początku programu, kochani, wyjątkowo. Jedyny taki program tylko dzisiaj u nas w Polonii 1, 2000 zł do wygrania. Możesz nawet tak duże pieniądze wygrać, nic nie robiąc, tak naprawdę siedząc w domu, rezygnując z tego pięknego słońca, ale jednocześnie okropnego upału, kochani, szukamy zawodu bez literki A i walczymy o 2000 zł. Mam nadzieję, że ktoś z was szybciutko tutaj do mnie trafi i poda mi prawidłowe rozwiązanie. No cóż, chciałabym już kogoś z was usłyszeć, ale wiem, że może zbyt wiele osób przed telewizorem dzisiaj nie ma, no bo umówmy się, taka piękna pogoda. Sama dzisiaj troszkę czasu spędziłam na dworze, więc wiem, że może niekoniecznie chcecie siedzieć w domu, ale ktoś wybrał numer. Dzień dobry. Witam najlepszą prowadzącą Call TV w historii. Odpowiedź komornik. Dziękuję bardzo. Komornik, no bardzo ślicznie dziękuję. Komornik jeszcze niestety nie, ale warto było sprawdzić. Dobry pomysł. Komornik, kochani, rzeczywiście jest to zawód, rzeczywiście nie ma samogłoski A i tych zawodów najwięcej nie ma bez literki A, także jest to jeden z tych świetnych pomysłów, powiedziałabym nawet taki strzał w dziewiątkę. Kochani, jeśli jest jeszcze przed telewizorem jedna osoba przygotowana, jedna osoba, która szybciutko znalazła jakiś zawód bez literki A, to ja serdecznie zapraszam. Nie czekajcie, tylko szybciutko wybierzcie numer błyskawicznie do mnie do studia, wpadnijcie tutaj, trafcie i podajcie mi, jakie jeszcze hasło uda nam się znaleźć. Jakiś zawód bez literki A. Szybciutko. 2000 zł do wygrania. Kto jest jeszcze przed telewizorkiem? Czy jest ktoś jeszcze? Czy ktoś jeszcze ogląda program, kochani? No, a jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę odpowiedź. No słucham. Poproszę odpowiedź. Zawód bez literki A. Listonosz.
Listonosz, no dobry pomysł, nawet chyba lepszy, bo prostszy. Listonosz, kochani, częściej spotykamy listonosza niż komornika. Mam nadzieję, że spotykacie częściej. W każdym razie jeszcze nie udało nam się tej zagadki rozwiązać, ponieważ jeszcze nie jest to hasło z koperty. Czekam na kolejną osobę, jeśli jest ktoś jeszcze przed telewizorem, jest jedna osoba przygotowana, to zapraszam. 2000 zł o takie pieniądze walczymy. No i bardzo, bardzo, bardzo bym chciała kogoś z was już usłyszeć. Słuchajcie, czy z trzecim telefonem uda nam się tę zagadkę rozwiązać? Jeżeli z trzecim telefonem usłyszę tak popularny zawód jak listonosz, czy nawet ten komornik, to jest naprawdę olbrzymia szansa, że za chwilkę ktoś z was 2000 zł zabierze. Kto spróbuje, kto powalczy, kogo za chwilkę usłyszę? Szybciutko, kochani. 2000 zł do zabrania, skoro nie komornik, nie listonosz, to zawód bez literki A. Czy udało ci się jeszcze taki zawód znaleźć? Kochani, zastanówcie się, jakimi zawodami się zajmują wasi znajomi. Co oni robią? Ja wiem, że teraz większość osób po prostu ciężko te zawody nazwać. Może dlatego, że tych specjalistów też jest niewielu. Zazwyczaj jedna firma na przykład zajmuje się wszystkim. Ale zawód z mojej koperty, kochani, zna każdy. Mogę to wam obiecać. Szybciutko. 2000 zł o takie pieniądze walczymy. Usłyszałam dwa telefony. Bardzo się cieszę, że dwie osoby są przed telewizorem. Dwie osoby program oglądają. Tak samo jak znacie listonosze czy komornik, to znacie ten zawód z koperty. Jeśli przyszedł ci taki zawód, w którego nazwie nie ma literki A do głowy, to nie możesz czekać. Musisz błyskawicznie się do mnie do studia zgłosić i podać mi prawidłowe rozwiązanie tej zagadki. Kochani, zawód bez literki A, czy ktoś skojarzył? No, szybciutko, 704-304-304 to numer telefonu, który należy wybrać, aby wygrać. Dwie osoby już miały szansę na wygraną. Mam nadzieję, że jest trzecia przygotowana osoba. A może ktoś z Państwa, kochani, jeśli macie jeszcze jakiś pomysł, jeśli udało wam się znaleźć zawód bez literki A, którego jeszcze nie usłyszałam, to nie czekajcie, tylko szybciutko mi podajcie prawidłowe rozwiązanie i zabierzcie pieniądze. 2000, tak jak powiedziałam, jest do zabrania, no i mam nadzieję, że zaraz kogoś z was usłyszę. Kto powalczy, kto spróbuje? 704-304-304 to numer telefonu, który należy wybrać. No i ciekawa jestem, czy ktoś wybrał, czy jest jeszcze ktoś, kto chciałby powalczyć. Jest kolejny gracz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki to zawód? Może to będzie lektor? Lektor, za trudne, tak mi się wydaje, lektor. Chociaż rzeczywiście jest to popularny zawód w jakimś sensie, ale listonosz to chyba lepsza propozycja. Nawet ten komornik, kochani. Lektor, no dobrze, lektor. Słuchajcie, może to też tak troszkę jest, że my zastanawiamy się, który zawód jest najbardziej popularny i szukamy wśród swoich zawodów, zawodów, którymi my się zajmujemy, czy naszego zawodu, zawodów pokrewnych. A może ten lektor to wcale nie jest taka zła propozycja, panie reżyserze. No może dla kogoś z widzów to jest taki zawód bardzo, bardzo, no, z którym się jakoś tam utożsamiają, prawda? Bardzo znany. Kochani, walczymy o 2000 zł. Szukamy zawodu bez literki A. No i bardzo bym chciała usłyszeć kogoś z was. Mam nadzieję, że jedna osoba błyskawicznie do mnie do studia trafi i zabierze pieniądze. 2000 proponuję za rozwiązanie tej zagadki, ale musicie mi podać, co jest w kopercie. Musicie pomyśleć dokładnie tak jak reżyser. Czy jest ktoś jeszcze przed telewizorem? Czy ktoś jeszcze spróbuje rozwiązać tę zagadkę? Kochani, walczymy o 2000 zł. No i bardzo bym chciała, żeby ktoś z was już mi podał to hasło. To jest tylko zagadka na rozgrzewkę, więc w nieskończoność na pewno nie będziemy się z nią męczyć. Jeśli jest jeszcze jedna osoba, to zapraszam. 2000 zł. Takie pieniądze możecie zabrać, tylko powalczcie. No, zawód bez literki A. Wcale nie jest łatwo ten zawód znaleźć, bo tych zawodów jest dosłownie no kilka, garstka, kochani. Kiedy myślimy o zawodach, to zazwyczaj do głowy przychodzą nam zawody właśnie z tą literką A. Piekarz, weterynarz, lekarz, pielęgniarka, adwokat, prawnik, nauczyciel, żeglarz. No nie wiem, bardzo dużo tych zawodów mi przychodzi, kochani, do głowy, ale w każdym z tych zawodów jest ta samogłoska A, więc znalezienie takiego zawodu bez literki A nie jest wcale takie łatwe. Jeśli jest jedna osoba, która znalazła, może teraz się uda. Dzień dobry. Halo. Jaki to zawód? Elektryk. Elektryk, no bardzo dobry pomysł. Elektryk, pan wymyślił, no świetny zawód, brawo. Elektryk, no warto było sprawdzić, ponieważ jest to zawód bardzo popularny. Słuchajcie, no naprawdę bardzo, bardzo znany zawód, kochani. Myślę, że jesteśmy na finiszu tej zagadki. Umówmy się, że tych zawodów nie ma nieskończenie wiele. Jeśli jest jedna osoba przygotowana, to... No panie reżyserze, czy mogę zmobilizować widzów
pieniędzmi. Czy możemy zapłacić nawet 3000 zł w tej chwili? Dziękuję. Kochani, 3000 zł, brawo! Dziękuję bardzo. Brawo dla reżysera. No dzisiaj reżyser widzę, że ma bardzo dobry humor, kochani, bo nawet 3000 zł płaci. Zobaczcie, pierwsza zagadka. 4 pierwsze telefony. Wszystkie osoby, które trafiły do studia do tej pory, miały jakiś pomysł. Ten pomysł był bardzo dobry, ponieważ tych zawodów bez literki A nie ma nieskończenie wiele. Co więcej, osób przed telewizorem nie ma na pewno bardzo dużo, no bo dzisiaj jest tak piękna pogoda, że kochani, nikt z nas raczej w domu nie siedzi. Chyba, że już jest troszkę tym słońcem zmęczony, albo na przykład pracuje na zewnątrz, no to jest coś strasznego, naprawdę. No ale dobrze, skoro nie komornik, listonosz, lektor czy elektryk, to czy uda nam się znaleźć coś jeszcze? 3000 zł dla jednej osoby. Jeśli tylko wpadniesz na hasło z koperty, nie czekaj, tylko szybciutko wybierz numer, podaj mi prawidłowe rozwiązanie i zabierz te pieniądze. No i jestem bardzo ciekawa, kto powalczy. Czy jest jeszcze ktoś, kto ma jakiś pomysł? Pozdrawiam naszego nowego kolegę z pracy. Tutaj daję mu pozytywną energię, bo dzisiaj jego taki wyjątkowy dzień. Także trzymam kciuki. Jeśli mnie teraz słyszę. Kochani, zawód bez literki A w tej chwili. Czy ktoś znalazł? 704-304-304 to numer telefonu, który należy wybrać, aby wygrać. 3000 zł dla kogo? Pamiętajcie, że w nazwie tego zawodu nie może być samogłoski A. No ja troszkę się tak przyzwyczaiłam, już troszkę zapomnieliśmy tak naprawdę o tych niektórych zawodach. Ja kiedy mam jakikolwiek problem, no to cóż, muszę się przyznać, że wykonuję telefon do taty i pytam, tato, a to, a jak to zrobić? A tato, a pomożesz mi? A tato, a przyjdziesz, a mi zrobisz? No też dzisiaj nawet miałam taki problem, bo właśnie mam ekipę remontową w domu i też panowie bardzo uprzejmie mi pomogli we wszystkim, mimo że jakby nie musieli tego robić. Więc też co do tych zawodów, kochani, no to wystarczy czasem zapytać, czy ktoś coś dla was zrobi i wtedy już możecie zapomnieć nawet jak dany zawód się nazywa, tylko ktoś to zrobi tak po prostu, jeśli macie tylko wokół siebie takich życzliwych, fajnych ludzi. No ale w tym momencie trzeba te zawody sobie szybciutko przypomnieć, jeśli chcecie 3000 zł zabrać. Kto powalczy, kto spróbuje? Zawód bez literki A, zawód z koperty. 3000 zł mam do oddania. 704-304-304 to numer telefonu, który należy wybrać, aby wygrać te pieniądze. I kto spróbuje? Komornik, listonosz, lektor, elektryk. Szybciutko. Kochani, czy jest jeszcze jedna osoba, która skojarzyła? 3000 zł do wygrania. Szukamy zawodu. Jeszcze raz przypominam, bez literki A, ale na pewno nie będzie to komornik, listonosz, lektor, a nie elektryk. Czy udało wam się wpaść jeszcze na jakiś pomysł? Jeśli macie jeszcze jakąś propozycję, nie ma na co czekać. Jeśli tylko macie telefon komórkowy czy stacjonarny, to warto szybciutko wybrać numer i ten pomysł sprawdzić. Kto spróbuje? Zawód bez literki A. Kochani, 3000 zł do wygrania. Kto powalczy? Kto szybciutko wybierze numer, kto błyskawicznie do mnie do studia trafi. Trafiły już 4 osoby. Te 4 osoby doskonale wiedzą, że otwarta linia działa, że można się tutaj do nas zgłaszać. No, jeszcze nie udało się oddać pieniędzy, ale wierzę, że za chwilkę usłyszę taką osobę, która pomyśli dokładnie o tym, o czym pomyślał reżyser przed programem. Kochani, kto spróbuje? 704-304-304 to numer telefonu, który należy wybrać, aby o te 3000 zł powalczyć. Kto powalczy? Zawód bez literki A. No,
kochani, czy jest jeszcze jedna osoba? Ja zdaję sobie z tego sprawę, że dzisiaj, no nawet, może teraz jest taki, taki dzień, taka godzina właśnie, kiedy można już może troszkę czasu na zewnątrz spędzić, bo już nie jest może tak strasznie duszno, ale mimo wszystko jeszcze wielu osobom jest ciężko wytrzymać w takim upale. Kochani, jeśli oglądacie program, nawet przez przypadek, to może warto spróbować poszukać takiego zawodu, który mógłby pasować. Halo, dzień dobry. Halo, poproszę o odpowiedź. Halo. Jaki to zawód? Speaker. Speaker, no dobry pomysł, speaker, bardzo dobry. Kochani, jeszcze nie z koperty. Ale oryginalnie, no, ja bym na to nie wpadła. Dobrze, kochani, 3000 zł do wygrania w dalszym ciągu, ponieważ jeszcze nie rozwiązaliśmy tej zagadki. Ale speaker, no... Zawód z koperty na pewno jest bardziej popularny. Zresztą też reżyser mówi, że ten zawód raczej znają wszyscy, a speaker myśli, że większość osób raczej na ten zawód nie wpadła, tym bardziej... No zobacz, ja bym nie wpadła, więc myślę, że jestem w tej większości, panie reżyserze. Dobrze, komornik, listonosz, lektor elektryki, speaker. To są wasze propozycje. Kochani, jeszcze nie udało nam się wpaść na to hasło z koperty, a tych zawodów nie ma nieskończenie wiele. Więc jeśli masz jeszcze jakiś pomysł, a może na samym początku wpadłeś na taką propozycję, której jeszcze nie było, to nie ma na co czekać. Szybciutko wybierzcie numer, szybciutko się do mnie zgłoście i 3000 zł zabierzcie. Pamiętajcie, że musi to być zawód bez literki A. 704-304-304 to numer telefonu, który należy wybrać, aby 3000 zł wygrać. Kto powalczy? Jeszcze jeden zawód, kochani, warto każdy pomysł sprawdzić, ponieważ tych zawodów bez literki A naprawdę nieskończenie wiele nie ma. Komornik, listonosz, lektor, elektryk, speaker. I co jeszcze? Kochani, czy ktoś jeszcze skojarzył, czy ktoś jeszcze ma jakiś pomysł? 3000 zł, takie pieniądze walczymy, no i bardzo bym chciała usłyszeć jedną osobę, która błyskawicznie do mnie do studia wpadnie. Szukamy zawodów, no skupiamy się teraz na zawodach, zastanówcie się, jakie zawody są znane, popularne, w jakich zawodach, w jakich nazwach zawodów tak naprawdę nie ma samogłoski A. Pomyślcie, kto z waszych najbliższych znajomych, rodziny wykonuje jaki zawód, bo może właśnie ten zawód będzie pasował do naszej zagadki i może właśnie ten zawód jest w kopercie ukryty. Kochani, walczymy o 3000 zł, więc naprawdę warto swój pomysł sprawdzić. W nieskończoność czekać niestety nie mogę, no ale wierzę, że za chwilkę kogoś z was usłyszę. Kto spróbuje? Jeśli masz jakiś pomysł, to nie czekaj, tylko szybciutko się do mnie zgłoś i podaj mi prawidłowe rozwiązanie. Kochani, zawód bez literki A. Zawód z koperty. No reżyser powiedział, kochani, on jest prosty, jest znany, jest popularny. Wystarczy na niego po prostu wpaść. Czy ktoś wpadnie? 704-304-304. Czekam tak naprawdę na jedną osobę. Ale słyszę, że dużo takich osób, które chyba pierwszy raz w ogóle oglądają program, czy pierwszy raz wybrał numer, jest przed telewizorem, bo dużo takich nowych głosów słyszę. No kochani, właśnie może takim osobom jest łatwiej rozwiązać tę zagadkę. Dlaczego? Dlatego, że one już jakoś nie myślą tak jak reszta po prostu. Myślą o jakichś takich oryginalnych pomysłach, o ciekawych, których jeszcze nie było, a reżyser zawsze stara się coś takiego fajnego do koperty włożyć, więc... No może właśnie taka osoba teraz tę zagadkę rozwiąże. W każdym razie, jeśli już próbowałeś wygrywać pieniądze w naszym programie, wiesz doskonale, że można bez problemu tutaj trafić, wiesz doskonale, że można wygrać pieniądze. Osoba, która właśnie teraz, nie wiem, ogląda program po raz pierwszy, być może jest taka osoba teraz przed telewizorem, też ma szansę, kochani, na wygraną, taką samą, tylko musi mieć pomysł. Panie reżyserze, mnie się wydaje, że dzisiaj naprawdę jakoś nie ma wielu osób przed telewizorem. Jakiś taki przestój znów jest, a ja chciałabym już tę zagadkę zakończyć. Tak naprawdę pierwsza, najłatwiejsza zagadka i zobacz, usłyszeliśmy raptem kilka telefonów.
daj 5000 złotych. No może ta piątka przyniesie komuś szczęście. Da, brawo, zobaczcie, reżyser dał nam nawet 5000 złotych, no i teraz możecie powalczyć o te pieniądze. Jest szansa w tej chwili na nawet 5000. Kochani, kto spróbuje? Czy jest przed telewizorem jedna osoba, która pomyślała o jakimś zawodzie, którego jeszcze nie było, w którego nazwie nie ma rzeczywiście tej samogłoski A? Czy chcesz wygrać 5000? Szybciutko. Komornik, listonosz, lektor, elektryk, speaker. I co jeszcze? Słuchajcie, najlepsze propozycje z tych propozycji, które już usłyszałam, to listonosz i elektryk. Najbardziej popularne, najbardziej znane. Czy jest ktoś jeszcze? Kochani, zastanówmy się, no może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł. Był komornik, listonosz, lektor, elektryk i speaker. Czy ktoś jeszcze wpadł na jakąś propozycję? Czy coś jeszcze mogłoby nam tutaj pasować? Naprawdę to jest zagadka na rozgrzewkę, za chwilkę będą trudniejsze zagadki, także kochani, wszyscy złapiecie się za głowę i będziecie zastanawiać, dlaczego ja się nie zgłosiłam, czy nie zgłosiłam w sprawie zagadki, która była przed chwilką tam. Miałam masę pomysłów, a no, zastanawiałam się, czy to ma sens. A kolejna zagadka może nie być tak łatwa, jak ta zagadka, którą teraz widzicie, no bo umówmy się, że zawód każdy z nas jest w stanie znaleźć. Może jest już troszkę trudniej znaleźć zawód bez literki A, no ale... Z drugiej strony, tutaj jest kilka już tych zawodów. Kto pomyśli inaczej niż osoby, które do studia trafiły? Dzień dobry, jaki to zawód? Kurczę, czy kochani, wam się już te pomysły skończyły? Czyżby rzeczywiście nie było tak łatwo wpaść jakby na jakiś nowy pomysł? Kochani, jeśli wybieracie numer telefonu do studia, to błagam, miejcie przygotowany jakiś pomysł, miejcie jakąś propozycję, dobrze? Bo właśnie trafiła do mnie do studia jakaś osoba, która się niestety rozłączyła. No pierwsza taka sytuacja w naszym dzisiejszym programie. Bardzo proszę, nie uda wam się na antenie wpaść na prawidłową odpowiedź. Miejcie przygotowaną, a najlepiej zapisaną na karteczce prawidłową odpowiedź, dobrze? Kiedy trafiacie do studia. No i mam nadzieję, że to będzie właśnie to hasło z koperty i że za moment 5000 zł będę mogła zapłacić. Komornik, listonosz, lektor, elektryk i speaker. To są wasze pomysły. No i kto wpadnie do mnie do studia błyskawicznie i 5000 zł zabierze. No, czekamy, czekamy jeszcze chwilkę. Kochani, 5000 zł dla kogo? 704, 304, 304 to numer telefonu, który należy wybrać, aby powalczyć o te pieniądze. Walczymy o nawet 5000. Kto spróbuje? Zawód bez literki A. Bardzo proszę, nie zapomnijcie o tej najważniejszej zasadzie. W nazwie zawodu literki A być nie może. Jeżeli gdzieś tam ta literka się wkradła albo coś pominęliście, niestety nie wybierajcie numeru. Szybciutko, 5000 zł do zebrania. Kto powalczy? Szukamy zawodu bez literki A i na pewno w kopercie nie jest ukryty ani komornik, listonosz, lektor, elektryk, ani speaker. Czy ktoś jeszcze ma jakiś zawód bez literki A? A może właśnie ty wykonujesz ten zawód, albo ktoś z twojego najbliższego otoczenia, może twój najlepszy przyjaciel. Kochani, zastanówcie się, bo no, w tym momencie wiem, że może to nie jest takie strasznie łatwe, żeby wpaść na coś, czego nie było. Po pierwsze, nie może być tej literki A w tej nazwie. Po drugie, to musi być zawód oczywiście. Po drugie, dużo już z tych nazw tak naprawdę mi podaliście. No, ale może wpadnie do mnie do studia szybciutko jedna osoba. Czy ktoś wpadł na zawód bez literki A? 5000 zł, takie pieniądze, walczymy, kochani, kto powalczy? Jest telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Jaki to zawód? To zawód? Pilot. Pilot, no bardzo dobry pomysł, pilot, no świetna propozycja, brawo dla pani. Pilot, kochani, no jeszcze niestety nie, no ale bardzo bym chciała pani za tę nazwę zawodu zapłacić. Niestety jeszcze nie mogę. Kochani, jeszcze nie pilot, więc co jeszcze może być ukryte w kopercie? Czy udało ci się znaleźć jeszcze jakiś zawód bez literki A? Czy masz jeszcze jakiś pomysł? Jeśli tak, to szybciutko się do mnie zgłoś. Zawód bez literki A. No? Kochani, o jakim zawodzie dzisiaj zapomnieliśmy? Był komornik, listonosz, lektor, elektryk, speaker i pilot. Czy jest jeszcze jedna osoba, która wpadła jeszcze na coś, kochani? Bardzo bym chciała już tę zagadkę zakończyć. Jest telefon, dzień dobry. Poproszę odpowiedź. Dzień dobry.
Odpowiedź? Tak, tak. Fryzjer. Fryzjer. Ojej, no bardzo dobry pomysł. Jeden z lepszych. Brawo dla pana. No i pan na ten pomysł wpadł. No niesamowite, kochani. Fryzjer jeszcze nie, niestety. Szukamy dalej. Szukamy dalej. Skupcie się jeszcze przez chwilkę. Na pewno jesteśmy na finiszu tej zagadki. Ja wierzę, że zaraz usłyszę ten zawód z koperty. Kochani, no świetny pomysł, panie reżyserze. No fryzjer, pilot też dobry, no ale zdecydowanie ten listonosz, elektryk i fryzjer. Tak mi się wydaje, to są najlepsze propozycje. Kochani, 5000 zł w dalszym ciągu do zabrania. Kto spróbuje? Szybciutko, jeśli masz jeszcze jakiś pomysł, sprawdź go. Może marker mi się już nawet nie przyda. Szybciutko otworzę tę kopertę i będziemy walczyć o nawet 5000 zł. Niecodziennie, kochani, zdarza się, że reżyser płaci nawet 5000 zł za rozwiązanie zagadki, tak naprawdę zagadki rozgrzewkowej. Kto spróbuje powalczyć o tą wygraną? Nawet 5000 zł do wygrania. Zawód bez literki A. Szybciutko, masz jeszcze jakiś pomysł? Skojarzyłeś albo skojarzyłaś? Komornik, listonosz, lektor, elektryk, speaker, pilot czy fryzjer? Kto spróbuje? O jakim zawodzie jeszcze nikt nie pomyślał w dzisiejszym programie? Czy jest jeszcze ktoś przed telewizorem? Kochani, ten zawód jest tak prosty jak fryzjer, tak prosty naprawdę jak elektryk, czy jak ten listonosz. Czy ktoś z was skojarzył? Czy ktoś ma jeszcze jakąś propozycję? Słuchajcie, odpowiedź tak naprawdę może podać każdy, w każdym momencie. Wszyscy znacie ten zawód, także z każdym telefonem mogę usłyszeć prawidłową odpowiedź i komuś z was może oddać nawet 5000 zł. Nie każdy na pewno na ten zawód wpadnie, no i nie każdy w tym momencie ogląda program i wie, że jest nawet 5000 zł do wygrania, że jest taki właśnie wspaniały konkurs i że dzisiaj można ten fakt wykorzystać, że niewiele tych osób przed telewizorem rzeczywiście jest. Kochani, jeśli dzisiaj nawet zgłosiliście się do mnie, wybierzcie numer jeszcze raz, podajcie mi jeszcze raz, jeśli tylko na coś wpadliście, prawidłową odpowiedź. Mam nadzieję, że 5000 zł za chwilkę wam oddam. No, co jeszcze? Skoro nie komornik, nie listonosz, nie lektor, elektryk, speaker, pilot czy fryzjer, to co jeszcze? Macie jeszcze jakiś pomysł? Czekam jeszcze sekundkę, panie reżyserze, jeszcze moment. Kochani, to jest zagadka na rozgrzewkę. Ja nie będę czekać w nieskończoność, dlatego jeśli tylko masz jakąś propozycję, nie możesz zwlekać. Musisz błyskawicznie pobiec po telefon komórkowy, gdzieś tam go w torebce odgrzewać, albo znaleźć telefon stacjonarny, to będzie pewnie prostsze. I szybciutko się do mnie zgłosić. Kochani, walczymy o nawet 5000 zł, no i bardzo, bardzo, bardzo bym chciała komuś z was już te pieniądze oddać. Ale musisz, uwaga, pomyśleć tak jak reżyser przed programem. Kochani, dzisiaj reżyser ukrył w kopercie znany, popularny zawód bez literki A. No i na pewno nie jest to ani komornik, ani listonosz, na pewno też nie lektor, elektryk, speaker, czy pilot, czy nawet ten fryzjer. Co jeszcze uda nam się znaleźć? Masz jeszcze jakąś propozycję? Kochani, 5000 zł do wygrania. Kto powalczy, kto spróbuje? Szybciutko, jeśli tylko coś ci do głowy przyszło, nie możesz czekać, musisz błyskawicznie się do mnie zgłosić. 5000 zł. Dla kogo? No, kochani. No, kochani, czy jeszcze ktoś chciałby się tutaj do nas zgłosić? Szybciutko. 5000 zł do wygrania. 704, 304, 304. Może nawet warto wybrać numer ponownie, kochani. Jeśli macie jakiś problem, no ale nie wydaje mi się, no tutaj słyszę telefon za telefonem. Tak naprawdę sporo osób do mnie do studia już trafiło. Także wierzę, że za chwilkę usłyszę po prostu to hasło z koperty. Czy się uda? Jak długo jeszcze muszę czekać na mojego zwycięzcę? Czy ktoś może szybciutko się do mnie zgłosić? Kochani, 704, 304, 304. No, szybciutko, 5000. No, kochani.
komornik, listonosz, lektor, elektryk, speaker, pilot i fryzjer. Czy uda nam się znaleźć jeszcze jeden zawód bez literki A? Czy ktoś skojarzył? 5000 zł o takie pieniądze walczymy. No i chciałabym w końcu kogoś z was usłyszeć, kochani. 704, 304, 304. Czy jest ktoś jeszcze, kochani, przed telewizorem? No bo nie wiem, czy tylko są te osoby, które już do studia trafiły. Jeśli, kochani, jesteście, no to jeszcze raz wybierzcie numer, szybciutko się do mnie zgłoście. Może przyszedł wam jeszcze jakiś zawód do głowy. No, wiemy już, które zawody na pewno nie są kryte w kopercie. Jeśli pomyślałeś o którymś z tych zawodów, to nie wybieraj numeru. Jeśli pomyślałeś o czymś innym, to nie możesz tracić czasu, tylko musisz szybciutko się do mnie zgłosić. Wiem, że jest ciężko, no bo kiedy patrzycie na te tablice, sugerujecie się już troszeczkę tym, co było i ciężko jest pomyśleć jakoś inaczej, pomyśleć o czym nikt do tej pory nie pomyślał. No, ale może jednej osobie się uda, kochani. Komornik, listonosz, lektor, elektryk, speaker, pilot czy fryzjer. To są wasze pomysły. Tak naprawdę to wy układacie tutaj to, co zapisuję na tablicy. Ja to zapisuję dla was i jestem tutaj dla was. Chciałabym jak najwięcej pieniędzy wam oddać, ale wszystko w waszych rękach. Im szybciej się do mnie zgłosicie, tym mam nadzieję szybciej rozwiążecie jedną, drugą, trzecią zagadkę, no i szybciutko oddam wam kolejne pieniądze. Na razie reżyser nam proponuje, zobaczcie, nawet 5000 zł. Zazwyczaj mówi 50 zł, Monia, nie więcej, bo to jest pierwsza, najłatwiejsza zagadka. No ale chyba też sobie zdaję sprawę z tego, że nie jest łatwo znaleźć ten zawód. Tak naprawdę my przed programem znaleźliśmy kilka zawodów. Ja nawet nie mówię kilkanaście, tylko kilka. No bo ich jest niewiele. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki to zawód? Kelner. Kelner, no bardzo dobry pomysł. Ja chyba panią już dzisiaj usłyszałam. Nie wiem, czy tam dzidziusia w tle słyszałam. Kelner. Bardzo się cieszę, że pani walczy. No niestety jeszcze pani nie mogę zapłacić, mimo że bym chciała. No ale nie mam takiej możliwości. Kochani, jeśli jest jeszcze jedna osoba, która wpadła na jakiś zawód bez literki A, to może się szybciutko do mnie zgłosić. Z drugiej strony ma to swoje plusy, że pani jeszcze tej zagadki nie rozwiązała, ponieważ kolejna osoba, która trafi do mnie do studia, ma szansę na tą wygraną. W innym razie pani by pewnie już te pieniążki zebrała, byśmy przyszli do kolejnej zagadki. Dobra wiadomość dla ciebie. Jeśli jesteś teraz przed telewizorem i wpadłeś na coś, czego jeszcze nie było, to nie możesz zwlekać. Musisz szybciutko wziąć telefon, szybciutko do mnie do studia się zgłosić i te pieniądze zabrać. Masz szansę na nawet 5000 zł. Był komornik, listonosz, lektor, elektryk, speaker, pilot, fryzjer. No i teraz usłyszałam propozycję kelner, kelner. Niestety również jeszcze nie. No ale bardzo dobre pomysły, kochani. Ten kelner to jest tak naprawdę też jedna z lepszych propozycji, ponieważ jest to znany, popularny zawód. Kto z nas nie widział kelnera? Może sami nawet kiedyś pracowaliśmy w tym charakterze. Może fryzjerem też kiedyś. Ja się we fryzjera też kiedyś bawiłam, kochani. Nie, w elektryka nie, jakoś to mnie kompletnie nie interesuje. Fryzjera, to znaczy sama sobie podcinam końcówki włosów. To nie jest zbyt skomplikowane. Kochani, listonosz. No też popularny zawód, też dobry. Czy ktoś z was jeszcze wpadnie na jakiś zawód bez literki A? Równie popularny zawód, jak ten listonosz, kelner, fryzjer, jak elektryk. Jeśli jest jedna osoba teraz przed telewizorem, która skojarzyła jeszcze jakiś zawód bez literki A, to nie może czekać. Musisz szybciutko się do mnie zgłosić i szybciutko podać mi prawidłową odpowiedź. A może właśnie teraz zabierzesz 5000 zł, czy nie warto spróbować? Kochani, 704 304 304 to numer telefonu, który należy wybrać, aby o 5000 zł powalczyć. Zawód bez literki A. Jaki zawód może być ukryty w tej kopercie, kochani? O czym pomyślał reżyser przed programem? Komornik, listonosz, lektor, elektryk, speaker, pilot, fryzjer i kelner. To są wasze pomysły? No kochani, kto jest jeszcze przed telewizorem? Czy usłyszę kolejną osobę, czy ktoś z was może szybciutko wybrać numer i błyskawicznie zabrać nawet 5000 zł? 704, 304, 304, 5000 dla jednej osoby. Zawód bez literki A. No kochani, skoro nie komornik, listonosz, lektor, elektryk, speaker, pilot, fryzjer, kelner, to?
Jedna osoba, kochani, walczymy o 5000 zł. Czy jest jedna osoba przed telewizorem, która chciałaby te pieniądze wygrać? No i jedna osoba ogólnie przed telewizorem, bo dzisiaj jest taka pogoda, że nie wydaje mi się, żeby tych osób było strasznie dużo. To jest najłatwiejsza zagadka w dzisiejszym programie. Jeśli włączyłeś telewizor i właśnie zastanawiasz się, co zrobić, aby wygrać 5000 zł, to ja ci już mówię. Kochani, należy znaleźć zawód bez literki A. No i ten zawód, który jest ukryty w kopercie, jest wart nawet 5000, tylko musisz na niego wpaść. Kilka osób już do mnie do studia trafiło, z tym chyba nie ma problemu. Podało mi rozwiązania, które tak naprawdę mogłyby być w kopercie, ale jeszcze nie o to do końca chodziło. W związku z tym, tych zawodów chyba nam najwięcej też nie zostało. Czy wpadnie do mnie do studia jeszcze jedna osoba? Czy ktoś jeszcze ma jakiś pomysł? Nie możesz myśleć tak jak te osoby, które już do mnie trafiły. Musisz pomyśleć jakoś inaczej, bo na pewno w kopercie nie jest ukryty ani komornik, ani listonosz, ani lektor, ani elektryk, ani speaker, czy pilot, nawet też nie fryzjer, czy kelner. Tutaj czasem się sugerujecie, kochani, tymi nazwami, tymi zawodami, które już usłyszałam. No i tym oto sposobem usłyszałam lektora, później speakera. To jest też bardzo interesujące. Niestety jeszcze nie mogłam zapłacić, ponieważ jeszcze nie o to, kochani, chodzi. Ale może też czasem wam to, co zapisuję, utrudnia zadanie, ale może też czasem pomóc z tego, co widać. Szybciutko, jeśli jest jedna osoba, która skojarzyła jakiś zawód bez literki A, to nie traćmy czasu, tylko szybciutko się do mnie zgłoś, zabierz nawet 5000, a za chwilkę przejdziemy do kolejnych zagadek, które dziś już reżyser ma przygotowane. No i zaraz, mam nadzieję, kolejne pieniądze wygracie. Kto powalczy? Komornik, listonosz, lektor, elektryk, speaker, pilot, fryzjer, kelner. Co jeszcze? Kochani, szybciutko, jeśli jest jedna osoba, która skojarzyła, to zapraszam, nie traćmy czasu. Jeśli skojarzyłeś albo skojarzyłaś zawód bez literki A, którego jeszcze nie zapisałam na naszej tablicy, to być może jest to właśnie ten zawód z koperty. Bardzo bym chciała usłyszeć kogoś z was i chciałabym również te pieniądze, nie ukrywam, oddać. Nawet 5000 zł dla jednej osoby. Tylko kto spróbuje, kto powalczy, kto szybciutko się do mnie zgłosi? 704-304-304 to numer telefonu, który należy wybrać, aby powalczyć o te pieniądze. Ja troszkę się zaczynam zastanawiać, czy osoby, które już nawet do mnie do studia trafiły, są jeszcze przed telewizorem, czy jeszcze ktoś z was ogląda program. Kochani, tak naprawdę czekam tylko na jedną osobę, która pomyśli dokładnie tak jak reżyser przed programem. Co dzisiaj reżyser mógł ukryć w kopercie, mógł tam schować? Chodzi o zawód popularny, znany. No i pamiętajcie o najważniejszej zasadzie, że ten zawód nie może mieć literki A w swojej nazwie, dobrze? Czy wpadnie do mnie do studia kolejna osoba, czy ktoś jeszcze podjął decyzję o wybraniu numeru? Słuchajcie, chyba jest jakiś taki zastój, chyba już nie ma pomysłów. Może też jest mało osób przed telewizorem i dlatego jeśli ty masz jakiś pomysł, to musisz wybrać ten numer, musisz szybciutko do mnie się zgłosić. A 5000 zł z przyjemnością oddam, te pieniądze oczywiście mogą do ciebie powędrować. Najpierw zastanów się, czy udało ci się w ogóle taki zawód znaleźć. Jeśli nie macie pomysłu, kochani, to nie wybieramy numeru, ponieważ już do mnie jedna osoba do studia trafiła. Niestety bez w ogóle jakiejkolwiek odpowiedzi. Nie róbcie tak, bo kiedy już traficie do studia, kochani, to trzeba ten fakt wykorzystać. No ale z drugiej strony, jeśli nie jesteście przygotowani, to wiem, że w ciągu tam 3 szybkich chwil też nie wpadniecie na prawidłową odpowiedź. A kto wpadnie, kto szybciutko wybierze numer, zgłosi się do mnie i 5000 zł zabierze. 704-304-304. Czekam tak naprawdę na jedną osobę. No i kto spróbuje?
Nikt rzeczywiście nikogo nie ma przed telewizorem. Kochani, 5000 zł do wygrania. Walczymy o nawet 5000. No i chciałabym już kogoś z Was usłyszeć. Kto spróbuje? Komornik, listonosz, lektor, elektryk, speaker, pilot, fryzjer, kelner i... Masz jeszcze jakiś pomysł? No, kochani, 5000 złotych, takie pieniądze walczymy, ale ja muszę kogoś z Was usłyszeć, nie mogę czekać w nieskończoność. Czy ktoś powalczy, czy ktoś w ogóle spróbuje, podejmie wyzwanie. Zastanówmy się, no może ktoś z naszych najbliższych znajomych, czy nawet z naszej rodziny wykonuje zawód, w którego nazwie rzeczywiście nie ma tej samogłoski A. Ten zawód jest naprawdę tak znany jak zawód kelnera, fryzjera, elektryka, listonosza, czy nawet tego komornika. Naprawdę, znana, prosta propozycja. Pamiętajcie, że w nazwie zawodu nie może być samogłoski A. Kto spróbuje? No, czy jest jeszcze jedna osoba? Może teraz uda nam się to zagadko rozwiązać. Jeśli ktokolwiek jeszcze ma jakiś pomysł, to naprawdę, kochani, warto się zgłosić. Jest jedna osoba. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Poproszę o odpowiedź. Bardzo słabo słyszę. Ja słyszę bardzo dobrze. Poproszę o zawód bez literki A. Bardzo słabo słyszę. Zawód bez literki A. Proszę słuchać w słuchawce telefonu. Aha. Poproszę o odpowiedź. Jeszcze raz. Keeper. Uf, keeper, no jeszcze nie, ale cieszę się, że usłyszałam odpowiedź. Keeper, no nie, proszę pana. Nie mówiłabym, że w kopercie jest prosty zawód, gdybym w kopercie miała ten zawód, który mi pan przed sekundką wymienił, kochani. Naprawdę bardzo prosta propozycja w kopercie. Czy rzeczywiście już musicie tak strasznie kombinować? Czy tak naprawdę jest mało tych wszystkich zawodów, które da się znaleźć bez literki A? Zapytam tak, czy jeżeli zapytamy dziecko, czym zajmuje się kiper, to czy będzie wiedziało dziecko? No nie, prawda? Nie sądzę. No a jeżeli zapytamy dziecko, czym się zajmuje ten zawód skoperty, ta osoba, która wykonuje zawód skoperty, to gwarantuję wam, że każde dziecko będzie wiedziało. Ten listonosz, no przecież dzieci wiedzą, czym się zajmuje listonosz, tak samo jak fryzjer. Już nawet małe dziewczynki wiedzą, że trzeba iść do fryzjera, że trzeba włoski podciąć, czy wiecie, kochani. No nie sądziłam, że ktoś zadzwoni do mnie tutaj z odpowiedzią keeper. No ale pan ten pomysł sprawdzić mógł, oczywiście miał prawo, rzeczywiście ten zawód mógłby pasować, gdyby to nie było nic prostego w kopercie, bo nie ma tej samogłoski A. Dobrze, kochani, skoro nie udało się z tym telefonem, to czy jest ktoś, kto może mniej troszeczkę kombinuje? Ktoś, kto... jeszcze ma coś prostego no, w głowie. Kochani, jeśli macie takie trudne nazwy zawodów jak keeper, to się do mnie nie zgłaszajcie, dobrze? Ja czekam na coś naprawdę prostego. Jeśli również myślicie o zawodach, które są na tablicy, nie jesteście w stanie na nic nowego wpaść, to również się nie zgłaszajcie. Jeśli chcecie wygrać 5000 i macie coś, co jeszcze mogłoby pasować, to nie ma na co czekać. Trzeba szybciutko się zgłosić, bo chyba naprawdę nie ma zbyt wielu osób przed telewizorem. No kilka osób usłyszałam, ale zobaczcie, jak długo muszę czekać na każdy kolejny telefon. Czy ktoś powalczy o 5000 zł, kochani? No był komornik, listonosz, lektor, elektryk, speaker, pilot, fryzjer, kelner i ten keeper, którego przed chwilką usłyszałam. Kochani, zawód bez literki A. Kto ma jakiś pomysł? No, kto skojarzy? 5000 zł dla jednej osoby. 704, 304, 304. No, kto wie? 704, 304, 304, ale numer telefonu wybierz tylko, jeśli masz przygotowane prawidłowe rozwiązanie. Komornik, listonosz, lektor, elektryk, speaker, pilot, fryzjer, kelner i keeper. Kto powalczy? Czy jest jeszcze jedna osoba, która znalazła jakiś zawód bez literki A?
Przypominam, że walczymy o 5000 zł i te 5000 może już teraz do kogoś z Was powędrować. Tylko pytanie, kto skojarzył? Zawód bez literki A, zawód z koperty, zawód, który w tej chwili jest wart nawet 5000 zł. No? Skoro nie komornik, listonosz, lektor, elektryk, speaker, pilot, fryzjer, kelner czy keeper, to? No i wiem, że często sugerujecie się tym, co już tutaj zapisałam na tablicy. Kochani, trzeba pomyśleć jednak troszkę inaczej niż osoby, które już do studia trafiły, dobrze? Kto powalczy? Kto szybciutko się do mnie zgłosi? Jest telefon, halo? Halo? No, słucham, o co chodzi? Łowcy nagród, zawód bez literki A? Tak. Jaki to zawód? Górnik. Górnik, no dobrze, bardzo się cieszę, że usłyszałam tę odpowiedź. Kochani, niestety jeszcze nie górnik, ale no, czekam na kolejną osobę. Kto spróbuje, kochani? Skoro nie komornik, ale górnik też dobry pomysł, tylko że z drugiej strony, czy jest to taki zawód, chociaż jest popularny, tylko że nie w całej Polsce, prawda, jeżeli chodzi o nasz kraj, raczej na południu, no ale pewnie w centrum też teraz na przykład gdzieś można jakiegoś górnika spotkać, może niekoniecznie pracującego obecnie albo w tej chwili, ale można. Kochani, dobrze, czy da się jeszcze znaleźć jakiś zawód bez literki A? Czy ktoś jeszcze coś skojarzył? Wiemy, że na pewno w kopercie nie jest ukryty ani komornik, znaczy nazwa zawodu, tak? Komornik, listonosz, lektor, elektryk, speaker, pilot, fryzjer, kelner, keeper czy górnik? Czy wpadnie do mnie do studia szybciutko jeszcze jedna osoba, która znalazła coś, czego nie było? Upewnij się, bardzo proszę, żeby nie było pomyłki, czy w nazwie Twojego zawodu rzeczywiście nie ma samogłoski A? Jeśli nie ma, to warto się zgłosić. Jeśli będzie, no to kochani, nie wybierajcie numeru, dobrze? 5000 zł, o takie pieniądze walczymy. Kto powalczy? Kto jeszcze ma jakiś pomysł? Kochani? 5000 zł do wygrania. Jeśli masz jakiś pomysł, to naprawdę warto ten pomysł sprawdzić. Nie czekaj, tylko szybciutko się do mnie zgłoś, wybierz numer i podaj mi prawidłową odpowiedź. Zawód bez literki A jest ukryty w kopercie. Zawód znany, popularny. Zawód na pewno inny niż te propozycje, na które wpadliście. Ale może ktoś pomyślał jeszcze o czymś innym, tylko się waha, czy wybrać numer, czy spróbować. Kochani, nie ma nad czym się zastanawiać. Jeśli tylko macie jakiś pomysł, szybciutko się do mnie zgłoście. Każdy pomysł warto sprawdzić, tylko musi to być zawód bez literki A. No? Nie komornik, nie listonosz, lektor, elektryk, speaker, pilot, fryzjer, kelner, keeper czy górnik, więc... Kochani, jeśli jest jeszcze jedna przygotowana osoba, to naprawdę warto się do mnie zgłosić. Szybciutko. Może razem wybierzemy numer, może to pomoże. Może szybciutko ktoś z Was wpadnie na hasło z koperty i będzie mógł zabrać nawet 5000 zł. To jak? Macie telefony komórkowe czy stacjonarne? To szybciutko wybierzmy numer. 704 304 304. Czy ktoś wybrał? Szybciutko, kochani, naprawdę nie ma na co czekać. Ja wiem, że nie ma wielu osób przed telewizorem. I tak się cieszę, że te osoby wszystkie, które podały mi odpowiedzi, próbują, że walczą, że są przed telewizorem, bo dzisiaj miałam wrażenie, że no, większość osób jest jednak na dworku. Widziałam bardzo dużo osób na rowerach, widziałam osoby na rolkach, biegające, mimo tego upału, uwierzcie mi, osoby, które się opalały, leżały gdzieś sobie na trawie. Zdaję sobie z tego sprawę, że jest środek tygodnia, no i że część osób jednak musi iść do pracy, więc pewnie też większość osób teraz nie ma czasu na to, żeby odpoczywać, czy nawet zgłaszać się do naszego programu, wygrywać pieniądze, tylko musi po prostu pracować. Ale jeśli ty dzisiaj masz dzień wolny, nie jesteś w stanie siedzieć na zewnątrz, bo jest okropne słońce, czy ono jest oczywiście bardzo fajne, kochani, tylko że nie da się cały czas, cały dzień, prawda, spędzić dnia na zewnątrz. Może właśnie masz jakiś pomysł, może oglądasz program nawet przez przypadek. Kochani, skupmy się, skoncentrujmy przez chwilkę, na pewno zaraz tę zagadkę rozwiążemy, na pewno zaraz ktoś te pieniądze zabierze, tylko bardzo bym chciała, żeby ktoś z Was powalczył, spróbował. No jest szansa na nawet 5000 zł, więc warto tę szansę wykorzystać. Był już komornik, listonosz, lektor, elektryk, speaker.
pilot, fryzjer, kelner, kiper i górnik. Jeżeli ty masz jeszcze jakiś pomysł i jesteś teraz przed telewizorem, to nie trać czasu, tylko szybciutko się do mnie zgłoś. Nie wiem, dlaczego się wahasz, kochani. Może jesteś jedyną osobą w ogóle, która znalazła ten zawód, kochani. Może jesteś jedyną osobą, która ogląda w tej chwili program, bo ja nie wiem, czy te osoby, które już do nas do studia trafiły, oglądają jeszcze program, czy jeszcze są, czy jeszcze wytrwały, czy na przykład stwierdziły, a jednak wyjdę jeszcze na chwilkę na dwór. Kochani, zostawcie to wszystko, co robicie. Teraz skupcie się na zagadce, szybciutko ją rozwiążemy. Jutro możecie leżeć na takiej plaży, jaka jest tutaj ze mną z tyłu. Możecie odpoczywać na za 5000, to na pewno spokojnie. Można gdzieś sobie pojechać, fajnie spędzić czas, a może nawet na 2 tygodnie. Albo zabrać jakąś swoją bliską osobę ze sobą po prostu. Myślę, że spokojnie wystarczy, kochani, ale trzeba sprawdzić swój pomysł. Tym bardziej, że to jest tak naprawdę bardzo łatwa zagadka. Łatwa z jednej strony, z drugiej wiem, że już kilka tych zawodów mi podaliście, no i szukamy zawodu bez literki, a tych zawodów najwięcej nie ma, więc może być problem ze znalezieniem. W każdym razie wszystko jest jasne. To nie jest tak, że tutaj musicie strzelać, szukać, nie jesteście w stanie czegoś znaleźć, bo macie za mały ekran, bo macie bardzo małą zagadkę, bo ciężko jest coś dojrzeć, bo coś jest słabo widoczne. To nie jest jakaś taka zagadka dla eksperta. Po prostu zastanawiasz się, czy masz jakiś zawód bez literki A, czy taki zawód przyszedł ci do głowy. Później sprawdzasz, czy twojej propozycji nie ma na tablicy. No i jeśli nie ma, to szybciutko się do mnie zgłaszasz. Ja sprawdzam. No jeżeli to jest hasło z koperty, to walczymy o 5000. Jeśli nie, no to niestety zapisuję twoją propozycję na tablicy i czekam na kolejnego gracza. Kochani, kto wykorzysta to, że jeszcze ta zagadka cały czas jest nierozwiązana? Kto wykorzysta to, że dzisiaj jest tak piękna pogoda i niewiele osób chyba ogląda program? O jakim zawodzie zapomnieliśmy? Kto pomyśli tak, jak osoby, które do studia już... Znaczy tak jak osoby, inaczej niż osoby, które już do studia trafiły. Kochani, 5000 zł do wygrania. Kto powalczy? 704-304-304 to numer telefonu, który należy wybrać, aby o 5000 zł powalczyć, kochani. Czy macie jeszcze jakąś propozycję? To numer telefonu, który szybciutko należy, kochani, wybrać. Kto wybierze? Czy jeszcze ktoś ma jakiś pomysł? Zawód bez literki A. Pamiętajcie, że w nazwie tego zawodu nie może być tej samogłoski A, dobrze? Kochani, komornik, listonosz, lektor, elektryk, speaker, pilot, fryzjer, kelner, kiper czy górnik? Jedna osoba, szybciutko? Zawód bez literki A. Kochani, czyżby pomysły się skończyły? No ja niestety nie jestem w stanie nic zrobić. Nie mogę otworzyć koperty. Znaczy mogę ją oczywiście otworzyć, ale wtedy nikt z was 5000 zł nie weźmie. A mnie zależy na tym, żebyście wzięli te pieniądze, żebyście je wygrali. Więc dlatego się spotykamy przecież. Po to, żebyście fajnie się bawili, ale również po to, żeby ktoś z was wygrywał. No i teraz do wygrania jest nawet 5000 zł. Bardzo bym chciała, żeby ktoś z was powalczył te pieniądze, żeby się do mnie zgłosił. No i żeby podał mi hasło z koperty. Naprawdę dzisiaj reżyser nie kombinował. Ukrył w kopercie coś, co jest bardzo proste, znane, popularne. No nawet dziecko jest w stanie powiedzieć, czym się zajmuje osoba, która wykonuje ten zawód. Czy ktoś ma taki pomysł? Czy jest jeszcze jedna osoba w ogóle przed telewizorem? Kochani, nawet jeśli zgłosiliście się dzisiaj już do mnie, to może warto zgłosić się jeszcze raz. Może jeszcze raz warto sprawdzić swój pomysł. Szybciutko. 5000 zł o takie pieniądze walczymy. Kto spróbuje? 704-304-304. Szybciutko. No, jedna osoba. Słuchajcie, to są ostatnie chwile tej zagadki, musimy się pospieszyć. Reżyser niestety już zaczyna na mnie krzyczeć, mówi Monika, słuchaj, pierwsza zagadka, nie możemy czekać w nieskończoność. To, że daje 5000 zł, to, że daje taką szansę, taką możliwość, żeby ktoś te pieniądze zabrał, nie oznacza, że będziemy czekać w nieskończoność na naszego zwycięzcę. Albo widzowie chcą wygrać, albo nie. No, jeśli nie ma tych pomysłów, to nie ma sensu czekać. Kochani, czy jest jeszcze jedna osoba, która wpadła na jakąś propozycję, która ma jeszcze jakiś pomysł, szukamy zawodu bez literki A.
jeszcze raz przypominam, kilka tych propozycji już usłyszałam, tych propozycji nie możecie powtarzać, ja je właśnie po to zapisuję na tablicy, żebyście nie wybierali numeru, jeśli coś takiego wam przyszło do głowy, ale jeśli przyszło coś innego, to na pewno warto się zgłosić. Prosty pomysł, prosty zawód, popularny zawód bez literki A jest ukryty w kopercie. Kto mi poda ten zawód, kto mi poda tę propozycję? 704, 304, 304, szybciutko. Kochani, no skoro nie komornik, nie listonosz, również nie lektor, elektryk, speaker, pilot, fryzjer, kelner, kiper, górnik, to? Słuchajcie, kończymy zagadkę za moment, także szybciutko, to jest błyskawiczna decyzja. Jeśli tylko udało ci się znaleźć jakiś zawód bez literki, a którego jeszcze nie było, to nie możesz zwlekać. Musisz szybciutko się do mnie zgłosić i szybciutko 5000 zł zabrać. Kto zabierze? Kto powalczy? Czy jest jedna osoba przygotowana teraz przed telewizorem? Kochani, zawód bez literki A. Tak jak powiedziałam, zawód z koperty nie jest skomplikowany. Nawet dziecko wie, czym się zajmuje osoba, która wykonuje zawód z koperty. Kochani, szybciutko, jeśli jest jedna osoba w tej chwili, to niech się do mnie zgłosi, niech sprawdzi swój pomysł. Słuchajcie, nic nie tracicie, a można wygrać nawet 5000 zł. Możecie gdzieś sobie odpoczywać już jutro na takiej pięknej plaży. Możecie, postarajcie się, no szybciutko. Możecie spełnić swoje marzenia, jeśli takie macie, a każdy ma jakieś marzenia przecież, prawda? 5000 zł. Ktoś powalczy o te pieniądze? Te 5000 zł jest w zasięgu waszej ręki. No możecie po te pieniądze po prostu sięgnąć, tylko musicie wpaść na hasło z koperty. Wydaje mi się, że tych zawodów bez literki A nieskończenie wiele nie ma. Dużo tych propozycji już jest na tablicy i tak naprawdę już jesteśmy bardzo blisko tego, co jest w kopercie. No, jest telefon nareszcie, dzień dobry. Poproszę odpowiedź. Ja mam dwa zawody tutaj, rzeźnik. Jeden poproszę, jeden. Usłyszałam rzeźnik. Brawo, brawo dla pana oczywiście za znalezienie tego zawodu, ale jeszcze nie rzeźnik. Kochani, czekam w związku z tym na kolejną osobę. No niestety, kiedy traficie do mnie do studia, to nie możecie mi podać na przykład 5 propozycji, jeżeli byście mieli 5, czy 2, jeśli macie 2, bo to by było niesprawiedliwe w stosunku do kolejnych graczy, którzy by chcieli wygrać. Poza tym, no może pan oczywiście wybrać numer raz jeszcze i podać mi jeszcze jeden zawód ze swojej listy. Może ten zawód właśnie jest w mojej kopercie. Kochani, skoro nie rzeźnik, to czy uda nam się znaleźć jeszcze jakiś zawód? No pan znalazł dwa zawody. Jeden z tych zawodów już znalazł się na naszej tablicy. Jest na pewno jeszcze jeden zawód, który możecie podać. Jeśli tylko wpadłeś na jakąś propozycję, której jeszcze nie było, to być może jest właśnie to ta propozycja z koperty. Kochani, nieskończenie wiele tych zawodów nie ma, więc na pewno każdy pomysł warto sprawdzić, ale jest kolejny gracz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki to zawód? Księgowy. Księgowy, no bardzo dobry zawód, kochani. No jeszcze niestety nie, ale księgowy, przecież każdy z nas, kto pracuje w jakiejś firmie, korporacji, czy ma nawet swoją działalność, ma styczność z księgowym, czy z księgową, to nie ma znaczenia, zawód ten sam. Kochani, bardzo dobry pomysł, ale jeszcze niestety nie mogę panu zapłacić. Ciekawa jestem teraz, przyszły mi takie refleksje, czy pan, który pomyślał o rzeźniku, miał właśnie ten zawód księgowy, czy jakiś inny jeszcze? Kochani, jest jeszcze jeden zawód, o którym zapomnieliśmy. Być może pan właśnie znalazł jeszcze ten jeden zawód, zawód z koperty. Niech pan wybierze jeszcze raz numer. No niestety nie mogę słyszeć 5 pomysłów i sprawdzać 5 pomysłów, ponieważ byłoby to, tak jak powiedziałam, nie w porządku. Ale kto powalczy? Jeśli jest jedna osoba, to na pewno warto się do mnie zgłosić i 5000 zł zabrać. ...704, 304, 304. No, kochani, zawód bez literki A, kto spróbuje? Co już było? Ja wam szybciutko przeczytam zawody, które już usłyszałam, żebyście mi tych zawodów nie podawali, dobrze? Był komornik, był listonosz, lektor, elektryk, speaker, pilot, fryzjer, kelner, kiper, górnik, rzeźnik i księgowy. Czy udało ci się coś jeszcze znaleźć, kochani? 5000 zł do wygrania. Powalcz, spróbuj. 704, 304, 304. Jedna przygotowana osoba, szybciutko.
Słuchajcie, kochani, za chwilkę kończymy zagadkę. Tutaj reżyser mnie pospiesza, mówi, no Monia, myślałam, że szybciej sobie widzowie poradzą. No naprawdę, bardzo, słuchajcie, łatwy zawód jest ukryty w kopercie. Bardzo znana nazwa. No i wydaje mi się, że też powinniście szybciutko skojarzyć. No ale widzisz, niekoniecznie coś, co jest łatwe dla nas, jest łatwe również dla widzów. Poza tym, wiesz, widzowie się sugerują tym, co już jest na naszej tablicy, a w ten sposób trudniej jest zdecydowanie zagadkę rozwiązać. Trzeba pomyśleć, kochani, po prostu o czymś, czego jeszcze nie było. Może warto sobie te wszystkie zawody rozpisać na karteczce, a później po prostu porównać z tablicą. Jeśli wpadniecie na taki zawód, którego jeszcze nie było, to warto po prostu się zgłosić. Może w ten sposób spróbujcie. Nie patrzcie na tablicę. Dzień dobry, może teraz się uda. Poproszę o odpowiedź. Trener. Trener! No bardzo dobry pomysł, no znany przecież zawód jak najbardziej. Trener? Jeszcze nie z koperty. Czy z kolejnym telefonem uda nam się tę zagadkę rozwiązać? Słuchajcie, no zadziwiacie mnie akurat o trenerze, nie pomyślałam. A przecież to jest zawód, który chyba każdy z nas doskonale zna, kojarzy. Dobrze, jeszcze jeden zawód, kochani. Czy jesteście w stanie podać jeszcze jeden zawód? No na pewno to nie będzie komornik, listonosz, lektor, elektryk, speaker, pilot, fryzjer, kelner, kiper, górnik, rzeźnik, księgowy, ani trener. Czy ktoś z was skojarzy jeszcze jakiś zawód, którego nie było? Zawód bez literki A. 5000 zł do wygrania. No, kto walczy, kto próbuje? Czy jest jeszcze jedna osoba, która chciałaby powalczyć o nawet 5000 zł? Kochani, jesteśmy naprawdę bardzo blisko tego, co jest w kopercie, bo nie wiem, no na naszej liście nawet nas zadziwiacie, bo wszystkich zawodów nie było, które nam podaliście. A tych zawodów, umówmy się, bez literki A w nieskończenie wiele nie ma. Kiedy ja zastanawiam się nad tymi zawodami bez literki A, to zawsze mi jakoś przychodzą do głowy te zawody z literką A, czyli właśnie kucharz, nauczyciel, no dużo ich wymieniłam, lekarz, piekarz, pielęgniarz czy pielęgniarka, nawet ma dwie literki A. No bardzo dużo tych zawodów, jednak masa mogłoska A w nazwie, tak? Czy nie wiem, modelka. No właśnie, przy okazji wpadłam jeszcze na jeden pomysł, na coś, o czym nie pomyśleliście. Kochani, dobrze. Jeszcze jedna propozycja. Czy uda nam się tę zagadkę z kolejnym telefonem rozwiązać? Czy jest jeszcze jedna przygotowana osoba? Czy ktokolwiek z was pomyślał o zawodzie, którego jeszcze na mojej tablicy nie ma? Przypominam, że walczymy o 5000 zł. Ja bardzo, bardzo bym chciała te 5000 zł komuś z was oddać, ale musisz wybrać numer, musisz podjąć wyzwanie. Bo jeśli jesteś teraz w domku, jesteś przed telewizorem, oglądasz program, masz jakiś pomysł, ale no nie wybierasz tego numeru, no bo wydaje ci się, że bez sensu, po co to będę sprawdzać? Bez sensu, i tak nie wygram. Kochani, wiele osób u nas w programie wygrywa codziennie, więc codziennie jest szansa na wygraną. Ty możesz właśnie być osobą, może jedyną osobą, która w tej chwili ma właśnie ten pomysł z koperty. Naprawdę warto ten pomysł sprawdzić. A możesz wygrać przy okazji tej fajnej zabawy nawet 5000 zł. Powalcz, spróbuj, podejmij wyzwanie. Podaj mi zawód z koperty i zabierz te pieniądze. 5000, kochani, w tej chwili do wygrania. Czy jest teraz ktoś przed telewizorem? Ktoś, kto skojarzył coś, czego jeszcze nie było? Zawód bez literki A. Szybciutko? No niektórzy mają na przykład jakąś imprezę, także tutaj też może niewiele osób jest przed telewizorem.
No, kochani, kto znajdzie jeszcze jakiś zawód? Kto da radę? No, ja muszę wam powiedzieć, że przyszedł mi jeszcze zawód do głowy, ale cały czas myślę o tym zawodzie z koperty. No, jest jeszcze na pewno jeden pomysł. Czy wpadnie do mnie do studia jedna osoba szybciutko? Kochani, 704, 304, 304. 5000 zł dla jednej osoby. Komornik, listonosz, lektor, elektryk, speaker, pilot, fryzjer, kelner, kiper, górnik, rzeźnik, księgowy i trener. O jakim zawodzie zapomnieliśmy? Czy ktoś wpadł jeszcze na jakiś pomysł? Kochani, szukamy zawodu bez literki A i walczymy o 5000. Kto powalczy? No szybciutko, kto wpadnie na zawód z koperty? Jeśli masz jakiś pomysł, nie trać czasu, tylko szybciutko wybierz numer, szybciutko się do mnie zgłoś i 5000 zł zabierz. Czy jest przed telewizorem jedna osoba, która skojarzyła? Jaki zawód bez literki A da się jeszcze znaleźć, kochani? Ja wiem, że tych zawodów nieskończenie wiele nie ma, ale może jeden ktoś znajdzie? Szybciutko. 704, 304, 304. Czy jest jedna osoba przed telewizorem? Kochani, jedna osoba szybciutko wybiera numer, sprawdza swój pomysł. A być może za chwilkę tego kopertę otworzy i ktoś zabierze nawet 5000? Spróbuj, powalcz. Jest telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę odpowiedź. Rolnik. No bardzo dobry pomysł, proszę pana, ale niestety jeszcze nie z koperty. No nie mogę panu jeszcze zapłacić. Ale no, warto było ten pomysł sprawdzić. Nie wiem, jak pan na to wpadł teraz. Kochani, coś tak prostego, no rzeczywiście rolnik, no może nie każdy na to wpadnie, ale też jest prostym zawodem. Na pewno bardzo dobra propozycja to listonosz, elektryk, fryzjer, kelner, górnik chyba też, trener, księgowy nawet, bo z księgowym też się możemy, kochani, na co dzień spotkać. Kto spróbuje? Czy jest jedna osoba, która skojarzyła? Jaki może być zawód bez literki A jeszcze? Szybciutko, 5000 zł, takie pieniądze walczymy i bardzo, bardzo bym chciała kogoś z was usłyszeć. Kto powalczy? Czy jest jedna przygotowana osoba w tej chwili? Słuchajcie, kończymy zagadkę, tutaj reżyser już się troszkę niecierpliwi. Mówi, że tak naprawdę powinniśmy już tę zagadkę zakończyć, no bo to jest zagadka na rozgrzewkę i no, to, że płacimy 5000 zł jest tylko ze względu na to, że rzeczywiście chyba zbyt wiele osób tego programu nie ogląda. No i też znaleźć zawód bez literki A, którego jeszcze nie było, panie reżyserze, to chyba też nie jest takie strasznie łatwe. Dobrze, słuchaj, skoro kończymy zagadkę, jest to ostatnia szansa na te 5000 zł. To czy ja mogę prosić o pierwszą literę? No ja wiem, że gram o 5000 zł. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że może najłatwiejsza ta zagadka nie jest po prostu i dlatego, no ale widzisz, że po prostu jest. No jest problem, no. Teoretycznie, zobacz, na samym początku, tak jak powiedziałam, zawód bez literki A, każdy będzie miał jakiś pomysł, ale na tym etapie tej zagadki, tak jak powiedziałam, no wydaje mi się, że dla widzów ta zagadka nie jest najłatwiejsza, no. Zastanów się, powalcz z widzami i jest, dał pierwszą literkę, reżyser, zaczynamy od literki K. Kochani, to jest ostatnia szansa, jeśli ktoś z was skojarzył zawód na literkę K, bez literki A, to niech szybciutko się do mnie zgłosi, a ja szybciutko przypomnę w międzyczasie zawody, które były na literkę K, tak żeby nie było pomyłki. Dobrze, to są ostatnie chwile tej zagadki, za chwilkę ktoś z was poda mi ten zawód w studio, także naprawdę ja nie mogę w nieskończoność czekać. Skoro nie księgowy, nie kelner, nie kiper i nie komornik, to? Czy uda ci się znaleźć jeszcze jakiś zawód na literkę K bez samogłoski A? No, kochani, zawód na literkę K.
Skoro nie komornik, pamiętajcie, najważniejsza zasada, nie może być samogłoski A w nazwie tego zawodu, dobrze? Na pewno nie komornik, nie kelner, nie kiper i nie księgowy. Te zawody to są najlepsze propozycje, to są tak naprawdę takie strzały w dziewiątku, już to powiedziałam przy pierwszym telefonie. No ale jeszcze nie usłyszałam tego telefonu z zawodem z koperty. Kochani, jeśli jest jedna osoba, która skojarzyła, jaki zawód może być w kopercie ukryty, jeśli jest w ogóle jedna osoba przygotowana przed telewizorem, to zapraszam. Może na samym początku pomyślałeś o zawodzie na literkę K, którego jeszcze nie było. Naprawdę warto ten pomysł sprawdzić, wybierzcie szybciutko numer i zabierzcie nawet 5000. No warto, w tej chwili spróbujcie. Uwaga, no może razem, dobrze, wybierzmy numer razem, to często pomaga, często kogoś to mobilizuje i wygrywa pieniądze, więc może teraz też się uda. Szybciutko, 704 304 304 304. Czy ktoś wybrał numer? Czy ktoś szybciutko do mnie do studia trafi, kochani? Były bardzo dobre propozycje na naszej tablicy. Tak naprawdę bym powiedziała takie strzały w dziewiątkę. A czekam na taki strzał w dziesiątkę, kochani. Kto spróbuje? No był komornik, kelner, kiper, księgowy. Czy uda nam się znaleźć jeszcze jakiś zawód na literkę K, bez samogłoski A w nazwie? Pamiętajcie o tym. No? Jedna przygotowana osoba, tłumów nie szukam, ale jedną osobę muszę usłyszeć. Kochani, kto powalczy? Przypominam, że walczymy o 5000 zł. Komornik, kelner, kiper, księgowy. I co jeszcze? Co jeszcze uda nam się znaleźć? Czy jest jeszcze jedna osoba przygotowana przed telewizorem? Kochani, jeśli coś wam jeszcze do głowy przyszło, to naprawdę warto ten swój pomysł sprawdzić, ponieważ no nie sądzę, żeby była nieskończona liczba zawodów na literkę K bez literki A w nazwie. Tym bardziej, że już kilka zawodów mi podaliście. Był komornik, kelner, kiper, księgowy. Co jeszcze uda się znaleźć? Czy wpadnie do mnie do studia i jedna przygotowana osoba? Tylko szybciutko. Może w tej chwili, może ktoś z was skojarzył po prostu. Zastanówmy się może tak. Co robią wasi znajomi? Co robi ktoś z waszej rodziny? Może to jest sposób na to, aby rozwiązać tę zagadkę, żeby zabrać nawet 5000. Kochani, jest szansa na 5000 zł, w nieskończoność czekać niestety nie mogę, ale bardzo bym chciała te 5000 zł komuś z was oddać, dlatego jeszcze proszę reżysera, żeby dał nam tą pierwszą literkę, żeby dał nam jeszcze chwilkę na rozwiązanie tej zagadki, bo wierzę w to, że po prostu ktoś z was tutaj do mnie szybciutko do studia trafi. Walczymy o 5000, no i kto powalczy, kto spróbuje? 704-304-304 to numer telefonu, który należy wybrać, aby wygrać nawet 5000 zł. Kto spróbuje? No szybciutko. Jeżeli masz jeszcze jakiś pomysł, to nie możesz czekać, tylko błyskawicznie musisz się do mnie zgłosić, a szansa jest i to bardzo duża. Umówmy się, że tych zawodów nie ma nieskończenie wiele. Szukamy zawodu na literkę K, to już wiemy. Wiemy również od samego początku, że w nazwie tego zawodu nie może być samogłoski A. Kochani, reżyser mówi, że nie możemy czekać dłużej, tutaj mnie pospiesza, zobaczyłam jakieś odliczanie, jakiś zegar, mówi do godziny 17, no to zobaczcie, zostały nam już tylko dwie minutki, do godziny 17 mogę zaczekać na odpowiedź. Kochani, zawód na literkę K, bez samogłoski A, jeśli przyszło ci coś do głowy, to nie możesz czekać, musisz szybciutko wybrać numer, szybciutko do mnie do studia się zgłosić, walczymy o 5000 i kto zabierze te 5000, kochani? 704-304-304. Jeszcze sekundkę. Panie reżyserze, jeszcze moment. Kochani?
704-304-304 to numer telefonu, który należy wybrać, aby wygrać nawet 5000 złotych. Tylko czy wpadnie do mnie do studia jedna osoba, która skojarzyła, jaki może to być zawód? Zawód bez literki A, zawód na literkę K. Na pewno nie będzie to komornik, kelner, kiper czy księgowy, więc... Słuchajcie, 17 się zbliża, już bardzo, bardzo blisko do tej godziny 17, także ja muszę, kochani, kogoś z was usłyszeć. Nie czekajcie z wybraniem numeru do godziny 17, bo może okazać się, że jest po prostu za późno. Co więcej, mogę w każdej chwili usłyszeć mojego zwycięzcę. W każdej chwili mogę usłyszeć telefon, cały czas czekam, więc zostało 50 sekund tak naprawdę. Czy udało ci się znaleźć jeszcze jakiś jeden zawód bez literki A na literkę K? Wybieraj szybciutko numer, to jest twoja minuta, tak naprawdę to już tylko 40 sekund. Kochani, 17, no twoja godzina, może twoja szczęśliwa godzina, o godzinie 17 muszę tę zagadkę rozwiązać. Masz nowy pomysł, masz zawód bez literki A na literkę K, na co czekasz? Łatwy zawód, popularny, każdy z was powinien skojarzyć, znany zawód, naprawdę, kochani. Nie tak trudny jak kiper, że nie wiemy, czym się ten kiper zajmuje. Kochani, prosta propozycja, czy taką prostą propozycję od kogoś z was usłyszę? 17 za 5 sekund, kto spróbuje? 704, 304, 304, jest 17, jeszcze chwilkę, moment. Kto? No, szybciutko, uwaga, jeszcze chwilkę, sekundkę. Kochani, jest 17. Muszę teraz usłyszeć kogoś z was. Błyskawiczna decyzja. 704, 304, 304. Jedna osoba? Teraz? Kochani? Jaki to zawód? Zawód bez literki A. Pamiętajcie, no i nie mogę w nieskończoność czekać. Muszę kogoś z was szybciutko usłyszeć. Słuchajcie, szukamy zawodu na literkę K. To już wiemy. Wiemy, że na pewno nie będzie to komornik, kelner, kiper czy księgowy. Więc co? Szybciutko, bo reżyser mnie pospiesza. Muszę teraz usłyszeć telefon. Czy jest chociaż jedna osoba? Jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki to zawód? Halo? Jaki to zawód? Kontroler. No nie, kontroler nie, niestety jeszcze panu nie mogę zapłacić. Kontroler. No ale pan mi tym kontrolerem dał do myślenia, że może oprócz tego zawodu z koperty jest jeszcze jakiś zawód, którego jeszcze można znaleźć. Słuchajcie, nie, ja zapłacę, ja nawet nie pytam reżysera, zapłacę gwarantowane pieniądze, 50 zł dla jednej osoby, która jeszcze jakimś cudem znajdzie coś, co nie jest w kopercie. No a będzie to rzeczywiście zawód na literkę K bez samogłoski A. Natomiast wierzę w to, że kolejna osoba, która trafi do mnie do studia, po prostu poda mi hasło z koperty i będę mogła te pieniądze po prostu oddać. Kochani, błyskawiczna dogrywka, szybciutka dogrywka, bo reżyser mnie pospiesza, mówi, że musimy kończyć tę zagadkę, muszę kogoś z was szybciutko usłyszeć. Od tej pory płacę pieniądze gwarantowane. Każda osoba, która trafia do mnie do studia z dobrym pomysłem, zabiera pieniądze. 50 zł, ja bardzo lubię ten moment zagadki, bo no, nie ma osób przegranych przede wszystkim, tylko musicie być czujni, uważni, sprawdzić, czy waszej propozycji już nie było. Jeśli nie było, to się zgłoście. Tylko jeżeli mam, słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć nawet zawodów na literkę K, bez samogłoski A, to czy uda się znaleźć jeszcze coś, kochani? No jest jeszcze coś na pewno. Ten zawód jest ukryty w mojej kopercie i zaraz tę kopertę otworzę, zobaczymy, co tam było. No i sami będziecie zdziwieni, że jeszcze tego nie usłyszałam, że usłyszałam to po kiperze chociażby. Ale to za chwilkę, kochani. Walczymy o 5000 zł i ja bardzo, bardzo bym chciała kogoś z was usłyszeć. Kto spróbuje? 704, 304, 304 to numer telefonu, który należy wybrać, aby wygrać nawet 5000. Czy jest jedna osoba? Zawód bez literki A. Komornik, kelner, kiper, księgowy, kontroler. Na literkę K. No i przypominam, że walczymy o 50 zł. 5000 zł jest do wygrania. Szybciutko. 704, 304, 304 to numer telefonu, który należy wybrać, aby wygrać nawet 5000.
Kochani? Kto? No, kochani, szybciutko. To reżyser sobie troszkę żartuje. Czy jest jedna osoba? Szybciutko, 5000 zł do wygrania. Kochani, każdy nowy pomysł nagradzamy. No i tutaj jest dobra informacja dla was, ale ktoś z was musi tutaj do mnie szybciutko trafić. 50 zł, o takie pieniądze na pewno walczycie, a jest szansa na nawet 5000. Jeśli tylko masz jakiś pomysł, zgłoś się chociażby po 50 zł, a może te 5000 zł do ciebie powędruje, bo kochani, umówmy się, że tych zawodów bez literki A nie ma nieskończenie wiele. Dużo już tych propozycji usłyszałam. Szukamy cały czas zawodu na literkę K, bez samogłoski A. Był komornik, kelner, kiper, księgowy i kontroler. Co jeszcze uda nam się znaleźć? ...704-304-304 to numer telefonu, który należy wybrać, aby wygrać nawet 5000 zł. Takie pieniądze są do zabrania, ale musi do mnie do studia ktoś się błyskawicznie wpaść. Kochani, szybciutko! 50 zł, każdy nowy pomysł 5000 zł za hasło z koperty. Kto skojarzy? Czy ktoś wpadnie na taki zawód bez literki A? Na literkę K, jeszcze raz przypominam. No skoro nie kontroler, komornik, kelner, kiper czy księgowy. No kontroler to też był, kochani, dobry pomysł, no. Słuchajcie, ja wam powiem tak, założę się, że jest przed telewizorem osoba, która wykonuje ten zawód. Założę się. I pewnie jest też nawet osoba, która o tym zawodzie myśli. Tylko zastanawia się, czy się zgłosić. Kochani, nie pozwólcie nam czekać w nieskończoność. Tym bardziej, że reżyser już się denerwuje, że już tak naprawdę powinniśmy tę zagadkę zakończyć. Musimy kogoś z was błyskawicznie usłyszeć i komuś z was z przyjemnością oddamy te pieniądze, tylko musicie podać nam hasło z koperty. Niestety, za nie hasło z koperty zapłacić nie mogę. Chyba że, uwaga, będzie to zawód bez literki A na literkę K, którego jeszcze nie było, wtedy macie gwarantowane pieniądze. Sprawdźcie swój pomysł. Tak czy tak wygrywacie, nie ma osób przegranych. 704, 304, 304. No czy wpadnie do mnie do studia szybciutko jedna osoba? 5000 zł, o takie pieniądze walczymy. Zawód bez literki A na literkę K. Kochani, to musi być błyskawiczna decyzja. Jeśli chcesz zabrać nawet 5000, no to zabierz, spróbuj, kochani. Powalczcie, podejmijcie wyzwanie. No kto nie próbuje, ten na pewno nie wygrywa. No i nie pije szampana, jak to się mówi. Szybciutko. 5000 dla kogo? Panie reżyserze, jeszcze chwilkę, jeszcze sekundkę. Dajmy jeszcze widzom moment. No i rozumiem, że chcesz kończyć tę zagadkę i sobie zdaję z tego sprawę, że ta zagadka już dawno powinna z ekranu zniknąć, ale z drugiej strony daj ludziom chwilkę pomyśleć. No może oni potrzebują jeszcze chwilkę na to, aby się zastanowić. Wiesz, znaleźć zawód bez literki A jest ciężko, już jakiś nowy, a jeszcze znaleźć zawód na literkę K, z jednej strony nam troszkę to ułatwia, a z drugiej strony to na pewno w większości osób troszkę to utrudniłeś, no. Okej. Ok,
Okej, okay, dobrze, to jeszcze zaczekajmy moment, może ktoś szybciutko do nas do studia wpadnie. No dobrze, to może dajmy te 10 chwil, może to komuś pomoże. Szybciutko, kochani, macie jeszcze 10 chwil na to, aby błyskawicznie wybrać numer, błyskawicznie się do nas zgłosić. Tutaj z reżyserem uzgadniam, przepraszam, że tak rozmawiam z reżyserem, ale też uzgadniamy, no co mamy zrobić. Nie mogę z reżyserem tak normalnie sobie porozmawiać, ale też staram się szybko reagować. Mamy nadzieję, że te 10 chwil wam po prostu wystarczy, bo no trzeba czasem pójść na kompromis. Moglibyśmy tę zagadkę zabrać z ekranu, no ale na pewno nikt by 5000 zł wtedy nie wygrał, a tak może wygrać, może się cieszyć nawet z tak dużych pieniędzy, tylko niech spróbuje, niech powalczy po prostu. Kochani, 5000 zł dla jednej osoby, masz 10 chwil na to, aby do mnie szybciutko do studia trafić. Jeżeli udało ci się wpaść na jakiś jeden zawód bez literki A, na literkę K i nie jest to, uwaga, kontroler, komornik, kelner, kiper czy księgowy, to nie czekaj, tylko błyskawicznie się do mnie zgłoś. No i nie czekajcie, kochani, aż nagranie pojawi się zero, ponieważ ja w każdej chwili tak naprawdę mogę usłyszeć ten telefon, mogę usłyszeć mojego zwycięzcę. Nawet kiedy na ekranie jest dziesiątka, to się zdarza. Trafiacie tutaj do mnie i rozwiązujecie zagadkę. Więc jeśli jest przed telewizorem osoba, która ma jakąś propozycję i chce wygrać te pieniądze, to musi się możliwie szybko zgłosić. Nie ma co czekać, kochani, do dziewiątki, ósemki, siódemki, nawet już teraz możecie wygrać. Zgłoście się, po prostu spróbujcie. Później będziecie żałować, że ktoś wybrał numer w trakcie, a wy myśleliście, że trzeba zaczekać 10 chwil na wybranie numeru. Nie, kochani, teraz bierzemy telefony i teraz wybieramy 704 304 304. Komornik, kelner, kiper, księgowy, kontroler. No, kochani, zawód bez literki A. Nie, nie, nie. Panie reżyserze, no ja rozumiem, żarty żartami, ale musimy się skupić na tej zagadce, no. Reżyser tutaj, kochani, już szuka takich zawodów, które jeszcze moglibyście znaleźć. No ja nie wiem, mnie po prostu cały czas mam w głowie tylko ten zawód z koperty. No miałam jeszcze jakąś propozycję, tylko że to był zawód na literkę P. Pomyślałam o zawodzie producent, no i rzeczywiście był to zawód bez samogłoski A, no a nie zaczynał się jedynie na literkę K, no i tutaj był problem. Już więcej naprawdę mi nic nie przychodzi do głowy, kompletnie nie jestem w stanie niczego znaleźć. I teraz nie dość, że szukamy zawodu bez literki A, to jeszcze musi to słowo, ten zawód spełniać to kryterium, że musi się zaczynać od literki K. Kochani, 7 chwil nam zostało na rozwiązanie tej zagadki. O jakim popularnym, naprawdę popularnym zawodzie zapomnieliśmy? Czy ktoś jest w stanie mi ten zawód podać na żywo, w studio, w tej chwili? Kochani? No nie wiem, czy jedna osoba chociaż jest przed telewizorem. Kochani, no wpłacę 50 zł gwarantów. Jest 7 chwil i jest osoba. Dzień dobry. A witam. Jaki to zawód? Konstruktor, tak burzowo. Konstruktor?
Jej, a czy konstruktor? Konstruktor urządzeń jakiś tak? W ten sposób. No 50 zł dla pana. Konstruktor niestety jeszcze nie. Zapisuję konstruktor, no i czekam, kochani, w dalszym ciągu. No, jeszcze nie konstruktor. Za trudne, za długie, za skomplikowane. Ale dobrze, bardzo się cieszę, że pan wybrał numer, bo już się zastanawiam, czy w ogóle ktokolwiek ogląda program, czy w ogóle ktokolwiek po tej drugiej stronie jest, kochani. No, 50 zł pan sobie oczywiście zarobił. Brawo dla pana. Warto było sprawdzić, ale jest cały czas szansa na 5000 zł, a mamy 6 chwil jeszcze na to, żeby ktoś z was szybciutko tutaj do mnie do studia trafił. 704-304-304 to numer telefonu, który należy wybrać, aby wygrać nawet 5000. Kochani, skoro nie konstruktor, to co? Co jeszcze uda nam się znaleźć? Zawód bez literki A. Komornik, kelner, kiper, księgowy, kontroler, konstruktor. Jest jeszcze jeden zawód. Możecie mi spokojnie zaufać. Zawód na literkę K, który nie ma samogłoski A. 704-304-304. No, szybciutko, 6 chwilek nam zostało. Zobaczcie, czasem wam się wydaje, że musicie czekać przez tych 10 chwil z wybraniem numeru. Jeżeli czekałeś albo czekałaś, to przed sekundką mogło być już po zagadce. Mogłam już otworzyć tę kopertę, pan mógł zebrać 5000. No ale niestety, pan nie wpadł na hasło z koperty, także zabrał pan gwarantowane pieniądze. Od tej chwili, kochani, od czasu, kiedy pana usłyszałam, tak naprawdę przed tym, jak pana usłyszałam, płacimy pieniądze gwarantowane. 50 zł za każdy nowy pomysł, którego jeszcze po prostu nikt nie podał i musi ten zawód spełniać kryterium, takie, że nie może być samogłoski A i musi zaczynać się literką K. Jeśli tylko wpadłeś na jakiś zawód, który pasuje, to naprawdę warto, kochani, sprawdzić swój pomysł, bo jest do wygrania nawet 5000 zł. Kto powalczy? To jest błyskawiczna dogrywka, muszę kogoś z was szybciutko usłyszeć. 704-304-304 to numer telefonu, który należy błyskawicznie wybrać. Kto wybierze? A może ktoś już wybrał? Może kogoś z was zaraz usłyszę. Słuchajcie, ja zdaję sobie z tego sprawę, że może największej liczby osób przed telewizorem nie ma. I dlatego mówię jeszcze raz. Jeżeli już dzisiaj trafiłeś albo trafiłaś do mnie do studia, wybierz numer jeszcze raz. Tylko czy masz jakiś pomysł? Jeśli masz, to naprawdę warto. Nic nie tracisz. Masz 50 zł gwarantowane. Kochani, 5 chwil do końca. Komu się udało? Czy jest jedna osoba, która sprostała temu zadaniu? Znalazła zawód bez literki A na literkę K? No nie kontroler, niestety. Nie konstruktor, również nie komornik, nie kelner, kiper czy księgowy. Kochani, no nic nie jestem w stanie wam podpowiedzieć, bo nawet jak mi do głowy teraz przyszedł jeden zawód, na przykład kasjer, tak? On też ma literkę A. No i ja nie chcę was źle naprowadzać, ja cały czas się zastanawiam. Czasem, kiedy mam takie momenty ciszy, to sama myślę, jaki jeszcze zawód można znaleźć. No ale niestety, nie jestem w stanie niczego więcej już wymyślić. Tylko ten zawód z koperty mi przychodzi do głowy i wiem, że zaraz tę zagadkę rozwiążemy. Tylko pytanie, kto wpadnie na hasło z koperty? Kto jest przed telewizorem? Kto szybciutko się do mnie zgłosi? Konstruktor, kontroler, komornik, kelner, kiper i księgowy. Kilka propozycji już usłyszałam, mamy jeszcze 4 chwilki. Jeśli udało ci się wpaść na hasło z koperty, musisz szybciutko wybrać numer, szybciutko się do mnie zgłosić i podać mi swoją propozycję. 704-304-304. Czy wpadnie do mnie do studia jedna osoba? Teraz? Kochani, 50 zł, każdy nowy pomysł, 5000 za hasło z koperty. Kto skojarzył? Kto znalazł jeszcze taki zawód, o którym nikt wcześniej nie pomyślał? A może ty wykonujesz ten zawód? A może znasz ten zawód? Może twój tata, mama, nie wiem, może ten zawód jest im jakoś bliski, no? Prosty, znany zawód, nawet dziecko wie, czym się zajmuje osoba, która ten zawód wykonuje. Ale uwaga, zostały nam tylko 3 chwilki.
Słuchajcie, ja nie wiem, czy reżyser zaczeka dłużej. On już mnie pospieszał, już mówił, że powinniśmy się pospieszyć. Powiedział, że chce tę zagadkę kończyć, bo jest to zagadka, umówmy się, na rozgrzewkę. Ja cały czas czekam, cały czas wierzę w to, że może ktoś z was jednak trafi do mnie do studia, że może jednak się uda. No ale też nie mogę tak w nieskończoność, kochani, czekać. Mam jeszcze tylko 3 chwilki i muszę usłyszeć kogoś z was. 5000 do wygrania. Kto walczy? Kto próbuje? Kogo usłyszę? Zawód bez literki A. Szybciutko. 704, 304, 304. Jedna osoba, ale to musi być błyskawiczna decyzja. No, 5000? Kochani, zostały nam tylko 3 chwilki. Kto walczy? Kto próbuje? Kogo usłyszę? Czekam tylko na jeden telefon, czekam tylko na jedną osobę, jedną przygotowaną osobę. No. Dobrze, jeszcze raz, może jeszcze raz warto wybrać numer. Jeśli jest jedna osoba, która skojarzyła jakiś taki zawód na literkę K bez samogłoski A w nazwie i nie jest to ani komornik, ani kelner, kiper, księgowy, kontroler, konstruktor, to warto wybrać numer. Wybierz numer, sprawdź swój pomysł i zabierz nawet 5000 zł. Uwaga, 704, 304, 304. Kto? No, kochani, 3 chwilki do końca, 5000 w dalszym ciągu do wygrania. Kto? Kochani, 5000 złotych, o takie pieniądze walczymy, ja was chyba nie muszę namawiać, żebyście się do mnie zgłosili po te pieniądze, po 5000 złotych. Naprawdę warto, kto powalczy, kto szybciutko do mnie do studia trafi. 704, 304, 304. Jedna osoba? O jakim zawodzie nikt nie pomyślał, o jakim zawodzie wy pomyśleliście? Zawodzie, którego jeszcze nie było. Zawód bez literki A. Zawód na literkę K. Szybciutko? 2 chwile do końca? 704, 304, 304, może jeszcze raz, po raz ostatni warto wybrać numer. Kochani, niczego nie tracicie, no. 50 zł jest gwarantowane, a szansa na 5000 zł również, no w dalszym ciągu. Kto? O czym zapomnieliśmy? Znacie doskonale ten zawód, kochani, nawet dzieci go znają. ...704, 304, 304. No, jedna osoba, szybciutko. Kochani, płacimy pieniądze gwarantowane, 50 zł, a jest szansa na nawet 5000 zł. Kto spróbuje, kto powalczy? Kto podejmie wyzwanie? Czy jest taka jedna osoba przed telewizorem? Słuchajcie, szukamy zawodu bez literki A na literkę K. Pomyślcie może w ten sposób, jakie zawody znacie na literkę K. No mamy pierwszą literkę, jak jest ta pierwsza literka, jeszcze chwilkę. Jak jest ta pierwsza literka, łatwiej się szuka, bo łatwiej jest skojarzyć. Później dopiero sprawdźcie, czy w waszym zawodzie, który udało wam się znaleźć, nie ma rzeczywiście samogłoski A. Mówię wam, może w ten sposób się uda. I nie sugerujcie się w żaden sposób zawodami, które są już na tablicy. Poszukajcie inaczej, dobrze? No ciężko mi też dać wam jakiś klucz do rozwiązania tej zagadki. Wierzę, że po prostu ktoś z was skojarzy. No kochani, 2 chwilki nam zostały do wygrania. 5000. Kto spróbuje? 704, 304, 304. Czy wpadnie do mnie do studia jedna przygotowana osoba? Kochani, szybciutko. 5000 zł, takie pieniądze walczymy. Mamy 2 chwilki do końca. Jeśli tylko masz jakiś pomysł, znalazłeś zawód, albo znalazłeś, nieważne, to musi być zawód bez literki A, tak? To jest najważniejsze. Ale już wiemy, że zaczynamy od literki K. Więc jeśli znalazłeś, wybierz numer, podaj nam odpowiedź, ale masz ostatnią chwilkę, kochani, nie ma na co czekać.
No konstruktora tak naprawdę usłyszałam przy siódemce, przy siedmiu chwilach. No i gdyby ktoś z was czekał do tej ostatniej chwilki, to mogłoby już być po zagadce, gdyby pan mi podał inne słowo. Ale pan mi podał słowo konstruktor i jeszcze się nie udało, w związku z tym wszyscy pewnie skaczą pod sufit, cieszą się, że jeszcze w dalszym ciągu mają szansę na 5000. Powalcz, spróbuj, podejmij wyzwanie, zabierz nawet 5000 złotych. To? Panie reżyserze, jeszcze mam moment, jeszcze moment widzę, więc jeszcze sekundkę. Jest jeszcze jeden moment, także jeszcze moment. Kochani, no niestety, sami widzicie, że reżyser się strasznie niecierpliwi. Ja też no, nie mam takiej mocy, żeby coś tutaj jakoś zdziałać. No reżyser po prostu mi powie, Monia, kończymy. No i co ja będę mogła zrobić, jeżeli wyświetli wam odpowiedź na ekranie? Będę mogła poprosić ewentualnie, żeby dał nam troszkę większy pieniądz za kolejną zagadkę. No ale na pewno nie większe niż 5000. Kochani, powalczcie, spróbujcie. Kto podejmie wyzwanie? Słuchajcie, to jest zagadka na rozgrzewkę, musimy ją kończyć. Ona zdecydowanie za długo jest na ekranie. Szybciutko, ostatnia chwilka, to jest błyskawiczna dogrywka. Podejmij wyzwanie, powalcz, spróbuj, zabierz nawet 5000. Szybciutko. No, kochani, ostatnia chwilka. Komornik, kelner, kiper, księgowy, kontroler, konstruktor. Co jeszcze? Kochani, jest szansa w dalszym ciągu na nawet 5000 zł. Kto spróbuje? Słuchajcie, to jest błyskawiczna dogrywka. Mamy ostatnią chwilkę na ekranie. Kto walczy? Czy jest jeszcze jedna osoba, która znalazła zawód bez literki A na literkę K, którego jeszcze nie było? Czy rzeczywiście wszystkie pomysły się skończyły? Panie reżyserze, a może coś jeszcze jakoś podpowiemy? No nie wiem, już tak... Oh, chciałabym rozwiązać tę zagadkę. Ale reżyser mówi, nie Monia, mamy zero. Teraz po prostu ktoś musi się zgłosić. Dobrze, to ja pomagam wybrać numer i czekam na jedną przygotowaną osobę. Uwaga! 704... 304, 304. Jeszcze czekam, jeszcze sekundkę, daj mi jeszcze moment. Słuchaj, sekundkę jeszcze, dobrze? Bo ja nie chcę zabierać ludziom szansy. 704, 304, 304. Kochani, pospieszcie się, bo reżyser naprawdę chce już kończyć tę zagadkę. Staram się. Jest telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Może korektor? Korektor? No i właśnie nie wiem, widzi pani, czasem są takie zawody, których w ogóle kompletnie nie kojarzę. Znaczy kojarzę oczywiście, ale chyba już nie ma takich osób. No nie wiem, może, a może są, nie wiem, wszyscy mamy za dużo korektor, nie, za dużo obowiązków, może generalnie w pracy zazwyczaj i dlatego no już te zawody jakoś tak się łączą. No, ale pani wygrała oczywiście 50 zł, bardzo pani gratuluję. Skoro nie korektor, panie reżyserze, no bo ja nie chcę kończyć tej zagadki, no chciałabym bardzo, żeby ktoś zgłosił się do mnie, żeby zabrał te pieniądze. Myślałam, że teraz usłyszę tę odpowiedź z koperty. Słuchaj, może daj drugą literkę, co? Słuchaj, daj nam moment, drugą literkę i zobaczysz, że ktoś tę zagadkę rozwiąże. Myślę, że warto sprawdzić. Słuchaj, no 5000 zł, a spodziewałeś się, że pani powie korektor? No bo ja nie, kompletnie mi to do głowy nie przyszło. W żaden sposób nie byłam w stanie na to wpaść. Musimy dać jeszcze jedną szansę. Daję ostatnią szansę. Ale że ostatnia szansa.
i mamy drugą literę. K-O. Kochani, co dalej? Ten korektor, konstruktor mógłby być dobry. Komornik, zobacz, też jest na ko. Kochani, to są pomysły w dzisiejszym programie. Komornik, kontroler, konstruktor, korektor. Co jeszcze uda nam się znaleźć? Słuchajcie, o jednym zawodzie zapomnieliśmy. Jest to bezliterki A, to jest bardzo istotne. Kto skojarzy? Może jedna osoba przygotowana szybciutko wybierze numer, błyskawicznie do mnie studiuje, trafi 5000 zł, zabierze. Ja teraz już muszę usłyszeć hasło, nie spodziewałam się tego korektora. Tak naprawdę, gdybym nie powiedziała, czy komukolwiek wcześniej, chcąc podpowiedzieć, że szukamy zawodu na KO, to pani i tak by mi tego korektora podała, bo pani by myślała, że właśnie ten korektor w kopercie jest ukryty. Nie, pani, niestety nie. W porównaniu z zawodem z koperty korektor to naprawdę za trudne hasło, za trudne, za skomplikowane. Osoby, która wykonuje ten zawód z koperty, możecie naprawdę spotkać codziennie. Ja tak naprawdę kiedyś pracowałam w redakcji, ale takiego korektora to my nie mieliśmy. Tutaj zazwyczaj te obowiązki były dzielone pośród pracowników. No i nie wiem, czy teraz jeszcze być może w jakichś większych redakcjach to dalej ma tam miejsce, w większych wydawnictwach, natomiast generalnie to chyba od tego są już inni ludzie. Dobrze, skupmy się na zawodzie z koperty. Jeszcze ten zawód chciałabym bardzo usłyszeć. Zawód z koperty, o wiele bardziej popularny niż korektor, niż konstruktor nawet. Naprawdę. On jest tak popularny jak kontroler czy komornik. No. No zaczęliśmy, zobaczcie, idealnie. Zaczęliśmy od zawodu na literkę K, gdzie na drugim miejscu było O, bez samogłoski A, także mogłoby być naprawdę super, ale no niestety jeszcze się nie udało. Kochani, 5000 zł w dalszym ciągu, to jest dla niektórych z Was, myślę, to dobra informacja, bo jeśli masz jakiś zawód, który w dalszym ciągu pasuje, to warto wybrać numer. 704-304-304, szybciutko. Kochani, 5000 zł, o takie pieniądze walczymy. O czym zapomnieliśmy? Bo ja już powinnam kończyć tę zagadkę. Czy możecie się pospieszyć, kochani? 5000 zł do wygrania, nawet takie pieniądze. Czy wpadnie do mnie do studia jedna osoba, która ma jakiś pomysł? Szybciutko, jeśli jest jedna osoba przed telewizorem, to naprawdę nie można czekać. Musisz błyskawicznie się do mnie zgłosić i zabrać nawet 5000. 704-304-304. Kochani, konstruktor, korektor, kontroler, komornik. To są wasze pomysły. Ja te pomysły jeszcze raz przeczytałam, tak żebyście się już nie pomylili. Teraz no, muszę usłyszeć to hasło z koperty. Szybciutko. Jaki to będzie zawód? Pamiętajcie, że chodzi o zawód bez literki A. No i mamy podane dwie pierwsze literki i teoretycznie powinno to być dla was ułatwienie. Powalczcie, spróbujcie, podejmijcie. Jest szansa na nawet 5000 zł. Słuchajcie, każdy z was spotkał kiedyś osobę, która wykonuje zawód koperty. No teraz tak naprawdę liczy się tylko czas, refleks. Czy uda wam się szybciutko do mnie do studia wpaść z tą odpowiedzią, czy szybciutko wybierzecie numer? To jest w waszych rękach. Mam nadzieję, że telefony komórkowe czy stacjonarne również, że szybciutko tutaj do mnie do studia traficie i te 5000 zł będę mogła komuś z was oddać. Kto podejmie wyzwanie? Kto powalczy? Kochani, no był korektor, konstruktor, tak? Kontroler i komornik. Co jeszcze? O jednym jeszcze zawodzie zapomnieliśmy dzisiaj. Szybciutko sobie, kochani, przypomnijcie te wszystkie zawody, które możecie znaleźć, tak? Które wam do głowy mogą przyjść. Przypominam, że szukamy zawodu na literkę K, na drugim miejscu będzie O i nie ma tam na pewno samogłoski A. Tego się nie da nigdzie znaleźć, na pewno nie znajdziecie w internecie. Ciężko to znaleźć w jakiejś książce, w jakimś atlasie. Kochani, po prostu musicie skojarzyć, no niestety. Szybciutko bierzemy się do roboty, bierzemy telefony, szybciutko się zgłaszamy i pieniądze mogą do was powędrować. A nie ma osób przegranych, jeśli tylko macie pomysł, taki jak to będzie zawód bez literki A i będzie na KO i nie będzie to żaden zawód, który już usłyszałam, to tak czy tak wygrywacie. Wygrywacie pieniądze gwarantowane w wysokości 50 zł. No i kto spróbuje? 5000 zł dla jednej osoby.
powalcz, podejmij wyzwanie. Naprawdę, to jest ostatnia szansa, kochani, pospieszcie się. 704, 304, 304. Co jeszcze? Czy uda ci się coś jeszcze znaleźć? Czy jest jeszcze jedna osoba, która skojarzyła coś, czego jeszcze nie było? Kochani, skoro nie komornik, kontroler, konstruktor, korektor, to co jeszcze? Jedna osoba? Kochani, zawód bez literki A. Pamiętajcie, to jest bardzo istotne. Zaczynamy od literki K. W drugim miejscu jest samogłoska O. Skoro nie korektor, konstruktor, kontroler, ani też nie komornik, to? Jedna osoba? Szybciutko. Kochani, jeśli tylko ktoś z was skojarzył jakiś zawód, którego jeszcze nie było, to niech się do mnie szybciutko zgłosi, bo reżyser niestety chce tę zagadkę kończyć. Ona też nie będzie w nieskończoność na ekranie. Czy w ogóle jeszcze ktoś jest przed telewizorem? Czy ktoś ogląda program? Czy w ogóle jeszcze jedna osoba, która skojarzyła jakiś zawód, którego nie było? Komornik, kontroler, konstruktor, korektor. No, kochani, 5000 zł cały czas do wygrania. Kto powalczy? Panie reżyserze, jeszcze sekundkę, jeszcze moment. Zaraz na pewno kogoś usłyszymy. Tylko jeszcze chwilkę, dobrze? Kochani, no słyszałam już tak trudne propozycje, jak na przykład keeper, czy nawet ten konstruktor, czy korektor, to też są za trudne propozycje. Pomyślcie tak, jakbyście chcieli coś na przykład dziecku wytłumaczyć, że nawet dziecko jest w stanie skojarzyć, co robi ta osoba, która ten zawód wykonuje. Także to nie jest jakiś taki strasznie skomplikowany zawód. No bo umówmy się, zapytajmy dziecko, czym się zajmuje keeper. No niekoniecznie dziecko będzie wiedziało, kto to w ogóle jest, czym się zajmuje. Czy ten korektor, to i też pewnie część osób by się zastanawiała, takich maluszków. Konstruktor, no też coś konstruuje, no nie wiem. Kochani, pomyślcie inaczej niż osoby, które już do mnie do studia trafiły. Jeśli wpadnie do mnie do studia szybciutko osoba, która zawód bez literki A na literkę K, na literkę K, a tak naprawdę druga to O, i nie będzie to komornik, kontroler, konstruktor czy korektor, myślę, że teraz już po prostu zapłacę za hasło z koperty. Szybciutko, kochani, czy ktoś ma jakiś pomysł? No wiem, że musimy kończyć, ale widzisz, że jeszcze sekundkę potrzebujemy, jeszcze chwilkę trzeba zaczekać. No gdyby ktoś miał prawidłowe rozwiązanie, to już by szybko wybrał numer, już by do mnie trafił. Daj jeszcze chwilkę, daj jeszcze moment. Kochani? 704, 304, 304 to numer telefonu, który należy wybrać, aby powalczyć o nawet 5000 zł. Kto powalczy? Szybciutko? Zawód bez literki A. Zawód na literkę K, a na drugim miejscu na pewno będzie O. I nie będzie ani konstruktor, ani korektor, ani kontroler, ani komornik. To wiemy na 100%. Więc kto? Jaki to będzie zawód? Kto mi powie? Kochani, ostatnia szansa. Pospieszcie się naprawdę, bo ja nie wiem, co za chwilkę się wydarzy. Reżyser mnie pospiesza, mówi Monia, już kończymy zagadkę. No nie możemy czekać w nieskończoność. No ta zagadka i tak się nam bardzo przyciągnęła. Ja zdaję sobie z tego sprawę, panie reżyserze, ale... Właśnie, super, że mamy chociaż te 5 chwil do końca. Uda się. No ja wierzę w to, że się uda. 5 chwil, 5 tysięcy musi się udać. Kochani, kto powalczy? Wpadł ci do głowy jeszcze jeden pomysł?
Nie trać czasu, błyskawicznie się do mnie zgłoś i zabierz te pieniądze, nawet 5 tysięcy złotych do wygrania. Dla osób przegranych, jeszcze raz przypominam, płacimy gwarantowane 50 zł, no ale zostało nam już tylko 5 chwilek, także muszę szybciutko kogoś z Was w studio usłyszeć. Kochani, kto ma jeszcze jakiś pomysł, kto skojarzył? 704, 304, 304, jedna osoba? Teraz? No szybciutko, jeśli masz jakiś pomysł, nie trać czasu. Błyskawicznie sprawdź ten pomysł. Kochani, no umów się, że nie ma największej liczby osób przed telewizorem właśnie dzisiaj, właśnie o tej porze, właśnie o tej godzinie, kiedy jest jeszcze taki okropny upał. Okropny dla niektórych jest bardzo przyjemny, dlatego właśnie siedzą gdzieś na dworze, odpoczywają. No ale jeśli jest jedna osoba teraz przed telewizorem, która skojarzyła, o jaki zawód może chodzić, to niech szybciutko się do mnie zgłosi. Mamy tylko 5 chwilek i sami widzieliście, przed chwilką trafiła do mnie osoba, kiedy na ekranie była 7. Liczyliśmy od 10, a teraz już nawet reżyser nam nie daje 10 chwil. Może się zdarzyć tak, że w tym momencie usłyszę jedną osobę, a wtedy sam będziesz żałował, że nie wybrałeś numeru telefonu wcześniej. Bo ja nie mówię, czekajcie 5 chwil z wybraniem numeru, tylko macie 5 chwil, żeby tę zagadkę rozwiązać. Więc ja mogę usłyszeć tak naprawdę telefon w każdej chwili. Kiedy na ekranie jest 5, 4, 3, 2, 1, to też jest możliwe. Ale nie wiem, jaka będzie reżysera, jeśli nikt nie podejmie wyzwania. Być może po prostu będzie trzeba tę zagadkę zakończyć. Może przejdziemy do kolejnej zagadki, która moim zdaniem jest zdecydowanie trudniejsza. Wszystko w Waszych rękach. Spróbujcie, powalczcie. No i trzymam kciuki. 5 chwil, 5 tysięcy, a może wybierzmy numer. Kochani, czy jest jedna osoba, która może teraz razem ze mną wybrać? Uwaga! 704 304 30 4. No i powiedziałam, no akurat tak mówię, że jeszcze mamy chwilkę, a reżyser nam już dał 4 chwilki i powiedział, że Monia, kończymy zagadkę. Teraz naprawdę, jak to 3 chwilki? No przed chwilką ta chwilka była dłuższa. No i teraz jak komuś powiedzieć, ile trwa chwilka? No wytłumacz dziecku, ile trwa chwilka, jeżeli pomiędzy 5 a 4 trwała tyle, a pomiędzy 4 a 3 tyle. To nie jest łatwe dla widzów również, żeby tak szybciutko się zgłosić. Kochani, wydaje mi się, że część osób sobie tę zagadkę po prostu darowała, no bo nie była w stanie niczego znaleźć, niczego nowego. No a jeśli jest jedna osoba, która skojarzyła jakiś zawód bez literki A na literkę K, na drugim miejscu rzeczywiście byłaby ta samogłoska O, no to niech taka osoba się szybciutko do mnie zgłosi. Nie traćmy czasu, szybciutko wybierzcie numer, podajcie mi odpowiedź i zabierzcie nawet 5 tysięcy. Nic nie tracicie, nie ma osób przegranych. 50 zł gwarantowane oddaję za nowy, dobry pomysł, jeśli jeszcze to jakimś cudem nie będzie hasło z koperty. Kto powalczy? 3 chwilki? Kochani, błyskawiczna dogrywka, 5 tysięcy złotych w dalszym ciągu do wygrania zawodu bez literki A, na literkę K, na drugim miejscu O. Kto walczy? Kto próbuje? Kto podejmie wyzwanie? Kto za chwilkę te pieniądze zabierze? Szybciutko. Komornik, kontroler, konstruktor, korektor. Najlepsze pomysły w dzisiejszym programie. A co jest ukryte w kopercie, kochani? Czy jest jedna osoba teraz przed telewizorem? A może wróciłeś albo wróciłaś z pracy i tak sobie myślisz, a dlaczego nie powalczyć o 5 tysięcy? Wykorzystaj to, że właśnie masz teraz taką szansę. Pomysł. Nie wybierajcie numeru, jeśli nie jesteście przygotowani, no bo niestety ja za samo halo, halo nie będę mogła zapłacić. Dzisiaj w programie już była sytuacja, że ktoś wybrał numer, chciał sprawdzić, czy bez problemu można do studia trafić. No a niestety przygotowany nie był. Kochani, ostatni moment. Muszę teraz kogoś z Was usłyszeć. Komornik, kontroler, konstruktor, korektor i... No szybciutko. Ostatnia chwilka. Kochani, o jakim zawodzie zapomnieliśmy?
Naprawdę nawet dziecko jest w stanie powiedzieć, czym się zajmuje osoba, która wykonuje ten zawód. Ja muszę po prostu jedną przygotowaną osobę usłyszeć. No? Kochani? Ostatnia chwilka nam została, 5000 do wygrania w dalszym ciągu. Kto walczy o te pieniądze? Kto jeszcze się nie poddał? Kto podejmie wyzwanie i szybciutko wybierze numer? Pospieszmy się, dobrze? Jeśli jest jedna osoba, która skojarzyła, jaki zawód jeszcze można znaleźć, to niech ona się szybciutko do mnie zgłosi, bo naprawdę chcę kończyć. Mówi, że to jest ostatnia chwilka, że już nie mamy więcej czasu. Ja nie mogę czekać w nieskończoność. Zrozumcie też nas, mamy ograniczony czas programu. Ja muszę po prostu usłyszeć jedną panią osobę. Kto jest przed telewizorem? 704, 304... 304. Szybciutko. No? Kto, kochani? Kochani, jedna osoba, 5000 złotych do wygrania. Szybciutko. Moment, czekamy, słuchajcie, jeszcze jest Nie, ja wiem, że musimy kończyć, panie reżyserze, ale jeszcze sekundkę, no słuchajcie, jeszcze moment, no, jeszcze nikogo nie ustawiam, już chcecie kończyć tę zagadkę, dajcie mi jeszcze moment. Kto? Kochani, walczymy w dalszym ciągu o nawet 5000 złotych. Ja muszę kogoś z was usłyszeć. Pospieszcie się. Jest jedna osoba przed telewizorem. Czy ktokolwiek skojarzył? No ja nie mogę czekać w nieskończoność. Ta zagadka i tak naprawdę jest bardzo długo na ekranie, kochani. No był korektor, konstruktor, kontroler. Był też komornik. Jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Kominiarz. Kominiarz? Ale jak kominiarz? Proszę pana, przecież szukamy zawodu bez literki A. Bez literki A, no kominiarz. Kominiarz ma literkę A, no i ja nawet panu nie mogę zapłacić 50 zł gwarantowanych. No nie, no bo to nie spełnia warunków naszej jakby zagadki. Kochani, czyżby rzeczywiście było tak trudno? Ja już myślałam, że teraz rozwiążemy tę zagadkę, że teraz usłyszę jedną osobę. No widzisz, to wcale nie jest takie łatwe. Kochani, kto... Nie, no czekamy, słuchaj, nie, ja nie kończę tej zagadki. Nie, jeszcze chwilkę. Zawód bez literki A. Szybciutko? Siedem, zero, cztery, trzy, zero, cztery, trzy, zero, cztery.
Kto, kochani? No ale spodziewałeś się, że pani powie kominiarz? Ale pan się pomylił, no przecież to jest drobna pomyłka. No ja wiem, że nie możemy zapłacić, no bo to nie spełnia warunków naszej jakby zagadki, ale szansę komuś na poprawkę. No może pan pomyślał o jakimś innym zawodzie i pan jakoś tak przez przypadek powiedział ten kominiarz? Moment, jeszcze chwilkę, na pewno się zaraz... Jeszcze sekundkę, panie reżyserze, zaraz na pewno usłyszę mojego zwycięzcę. Daj nam sekundkę. Kochani, jeszcze raz powiem, na pewno nie komornik, na pewno nie kontroler, nie konstruktor i nie korektor, więc... No ta pomyłka teraz dała mi do myślenia, że może po prostu nie jesteście w stanie nic znaleźć, może jest trudno. Słuchaj, dobra, dawaj 7000 zł. Dla osoby, która znajdzie ten zawód, niech sobie taka osoba zarobi. No bo słuchaj, ta prosta zagadka teoretycznie zamieniła nam się w bardzo trudną, bo teraz jest ciężko skojarzyć. Zobacz, jaki jest problem. No nie, ja poproszę, super, jest 7000 zł, ale daj nam jeszcze moment, bo musi ktoś tutaj do mnie do studia spokojnie sobie wpaść i podać mi prawidłowe rozwiązanie. Kochani, walczymy o 7000, takie pieniądze możecie zabrać, tylko musi do mnie do studia ktoś błyskawicznie wpaść, dobrze? No i bez pomyłki przede wszystkim. 704 304 304 to numer telefonu, który należy szybciutko wybrać, aby wygrać. No i uwaga, druga dogrywka. Kto poprawi pana? Nie kominiarz, bo ma literkę A. To czy uda nam się coś jeszcze znaleźć? Skoro nie korektor, nie konstruktor, to co nam zostało? Nie kontroler również. Uwaga! Kochani, to musi być błyskawiczna dogrywka. 704, 304, 304. Czekamy? Jeszcze sekundkę? Kochani, kto walczy, kto próbuje, kogo z was usłyszy? No, czy jest jedna osoba szybciutko? Dobra, to razem wybierzemy numer. To często wam pomaga, jeśli tylko ktoś skojarzył, jaki zawód bez literki A można jeszcze znaleźć. Na literkę K, na drugim miejscu mamy O, to niech się szybciutko zgłosi, dobrze? Uwaga, wybierz razem ze mną 7, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 4. Korektor, konstruktor, kontroler, komornik i co jeszcze? Kochani, ja tak naprawdę czekam na jedną osobę i reżyser mnie pospiesza, mówi, że nie mogę czekać w nieskończoność. Rzeczywiście w nieskończoność czekać nie mogę, ale muszę kogoś z was usłyszeć. Szybciutko. Zawód z literki A. Teraz. Wiesz, jaki to zawód? Wybierz numer, bo naprawdę nie masz dużej konkurencji. Słuchajcie, my musimy już kończyć zagadkę. Pospieszcie się. Na ko, bez A, zawód, pamiętajcie. I nie korektor, nie konstruktor, nie kontroler, nie komornik, więc? Co jeszcze uda się znaleźć szybciutko? Moment, jeszcze czekamy, jeszcze zaczekaj, zobaczysz, za chwilkę ktoś trafi do studia. Ale zobaczysz, daj mi jeszcze sekundę. Kochani, kto? Szybciutko. Kto wybiera numer? Czy jest jedna osoba, która skojarzyła? Jaki zawód możemy jeszcze znaleźć? Korektor, konstruktor, kontroler, komornik i co jeszcze? Słuchajcie, czy ta cisza oznacza, że nikt rzeczywiście na nic więcej już nie wpadł? Bo jeżeli rzeczywiście nikt nie ma pomysłu, to może warto tę zagadkę zakończyć, ale no wierzę, że może jedna osoba
jest i dlatego jeszcze czekam, no bo walczymy nie o 7 zł, czy 70, czy nawet 700, tylko o 7 tysięcy. Kto naprawdę powalczy o te pieniądze, kochani? Kto jest przed telewizorem? 704-304-304, tylko teraz. No, komunik, kontroler, konstruktor, korektor. I co jeszcze? Czekamy, czekamy jeszcze sekundkę, jeszcze moment. Kochani, kto spróbuje 7 tysięcy złotych do wygrania? Nawet 7 tysięcy. Masz pomysł? Dobrze, o jakiej jeszcze zapomnieliśmy. Szybciutko. No? Siedem, cztery, 304, 304. No wiem, że musimy kończyć. Jeszcze moment. Słuchaj, jest 7 tysięcy złotych do wygrania, więc daj mi jeszcze sekundkę. A możesz nam dać czas chociaż, no nie wiem, no 10 tych chwil? No może te 10 pomoże. Jak to nie? No to ja już nie wiem, co zrobić z tą zagadką, wiesz? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobrze, no ale nawet jeśli zawód jest znany, popularny, to ludzie nie wiedzą, co to. No ale zobacz, przed sekundką usłyszałam kominiarza. Zawód bez A. Pytam o zawód bez A i słyszę kominiarza. No zobacz, że jest problem. No. Widzowie naprawdę nie są w stanie tak szybko znaleźć czegoś jeszcze. Wiesz, to jest program na żywo, jest presja czasu, jest stres, że ktoś inny trafi do studia, że ktoś inny zabierze pieniądze, że może duże pieniądze wygram, a może jednak, nie wiem, podam złe hasło. Kochani, najlepiej sobie zapiszcie, jeszcze chwilkę, zapiszcie sobie na kartce ten zawód, który wam przyszedł do głowy i upewnijcie się po prostu, czy aby na pewno zaczyna się od K, później jest O i aby na pewno w nazwie tego zawodu nie ma samogłoski A, bo właśnie to było pierwsze wymaganie, kiedy się spotkaliśmy. Mamy zawodu bez literki A. Dopiero później reżyser nam troszeczkę podpowiedział, jaka jest pierwsza czy druga literka. No i teraz możecie to albo wykorzystać i zgarnąć nawet 1000, jeśli jesteście w stanie im podać taki zawód. No albo, nie wiem, no będziemy tak czekać, czekać, czekać i w końcu reżyser się zdenerwuje i zagadkę nam zabierze. Jednocześnie zabierze pewnie pieniądze. Kto spróbuje? Kto powalczy? Dobrze. Która jest godzina? Ja nie mam zegarka, nie wiem. No to daj nam czas do godziny 18. Po prostu, no zobacz, no właśnie, no powiedziałeś, że dać nam 10 chwil, ale mamy jeszcze tylko 3 minutki. Dobra, do godziny 18, kochani, musi się udać. Kto skojarzył? Czy jest jedna przygotowana osoba, która skojarzy? Nie kontroler, nie konstruktor, nie korektor, również nie komornik. Jeżeli macie inaczej ustawione zegarki, patrzcie na ten zegarek, który pojawił się na ekranie, powalcie, kochani. Jest godzina prawie już 18, tak naprawdę na waszym miejscu szybciutko bym wybrała numer. To jest optymalny czas na to, aby się do mnie, do studia zgłosić. Jest 7 tysięcy złotych cały czas do zabrania i ktoś z was może te pieniądze po prostu sobie wziąć. Tylko musi mi podać hasło z koperty. Musicie mi to hasło powiedzieć na żywo w studio, na antenie. Ja niestety nie jestem w stanie wpaść na to, kto o tym zawodzie myśli, kto teraz jest gdzieś na kanapie, leży sobie albo się opala i właśnie sobie zastanawia się, czy się zgłosi, czy nie. To wy musicie, kochani, wybrać numer do studia. To wy musicie ze mną przez sekundkę dosłownie porozmawiać i podać mi ten zawód. I tyle, to wystarczy. Walczymy wtedy o nawet 7 tysięcy złotych, a myślę, że warto to wyzwanie podjąć. Nie ma osób przegranych, kochani, 50 zł jest gwarantowane za każdy nowy, dobry pomysł. Czyli to musi być zawód bez literki A, który zaczyna się od AO i nie może to być komornik, kontroler, konstruktor czy korektor. No i uwaga, 17:58, 15 sekund, no niecałe nawet 2 minutki nam zostały na rozwiązanie zagadki. Kto do mnie wpadnie, kochani? Czy jest jedna osoba, która skojarzyła? Wpadła po prostu jeszcze na jakiś zawód. Szybciutko? 704, 304, 304.
czy jest jedna osoba, czy ktoś skojarzył? 7000 zł do wygrania. Słuchajcie, jeszcze minutkę macie. Minutka, idealny czas na wybranie numeru, tylko mam nadzieję, że te telefony już trzymacie w ręku, bo jeśli pani jakaś na przykład chciałaby wybrać, a telefon jest w torebce, to myślę, że może się nie udać. Kto jest przygotowany? Kto ma telefon komórkowy blisko siebie i może teraz razem ze mną wybrać? 704 304 304. No? Kochani, no niecała minuta nam została. Kto walczy? Kto próbuje? Szybciutko? Kochani, 20 sekund. 704, 304, 304. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... Czekamy, jeszcze sekundkę czekamy. No. Sekundkę, sekundkę, jeszcze moment. Zobaczysz, zaraz się uda. Kto? No kto? Szybciutko. 7000 zł. Za chwilkę do kogoś z was powędruje, tylko kto się zgłosi po te pieniądze? Kochani, pospieszcie się. No ja sama się już denerwuję. Zastanawiam się, ile osób jest przed telewizorem. Kto jeszcze... To może teraz nowy dołączył, no jest godzina 18, więc może właśnie teraz ktoś szedł do domu, tylko że to nie jest teraz czas na szukanie, kochani, to jest czas na zgłaszanie się. Muszę usłyszeć już przygotowaną osobę. 7000 zł, dla kogo? No nie komornik, kontroler, konstruktor, korektor, więc jaki zawód jeszcze udało wam się znaleźć? Kochani, szybciutko, pamiętajcie, że nie może być samogłoski, a zawód zaczyna się na KO. Tylko teraz? Kto? Czy wpadnie do mnie do studia jedna przygotowana osoba, kochani, błyskawiczna decyzja, muszę kogoś z was szybciutko usłyszeć. Jedna osoba? No. 704-304-304 i... Moment, zaczekaj, jeszcze sekundkę, zobaczę, że zaraz usłyszę ten telefon. Moment. Kochani, kto? Szybciutko, to musi być błyskawiczna decyzja. Jeśli ktoś z was skojarzył, niech właśnie się do mnie zgłosi, dobrze? 7000 zł, o takie pieniądze walczymy, ja muszę kogoś z was usłyszeć. No. 704, 300. 304 to numer telefonu, który należy szybciutko wybrać, aby wygrać te pieniądze do wygrania, nawet 7000. I kto powalczy? Kto spróbuje? 18:04 już prawie. Kochani, kto? No kto szybciutko? No naprawdę nikt nie skojarzył. Nie ma ani jednej osoby, która by znała odpowiedź.
Dobrze, ja wiem, że jest po godzinie 18. Zdaję sobie z tego sprawę. Tylko, że zobacz, że ta zagadka jest do rozwiązania, no bo jest jeszcze ten zawód bez literki A. Może widzowie po prostu potrzebują troszeczkę więcej czasu na to, żeby ten zawód szybciutko skojarzył nas do studia wpaść. Nie mogę teraz zabrać komuś szansy na nawet 7000 zł. Zrozum też mnie, no to ja nie czułabym się z tym dobrze, że ktoś chciał wygrać 7000, a ja powiedziałam, słuchaj, nie, zagadka, może ktoś właśnie trzyma telefon i wybiera numer. No i co w takiej sytuacji? Musisz zaczekać, musisz nam dać jeszcze moment. Słuchaj, no nie wiem, może dla ciebie ten zawód po prostu wpadłeś na niego, wpadliśmy, tak? No, ogólnie, no bo, no tak, ale może nie każdy jest w stanie teraz skojarzyć, tym bardziej, że są już jakieś propozycje na tablicy i sam wiesz, że widzowie się tymi propozycjami często sugerują, tak? No właśnie, więc co w takiej sytuacji? Co proponujesz? Nie, no słuchaj, zaczekajmy, no naprawdę. Musimy teraz zaczekać. 7000 zł musi ktoś te pieniądze zabrać. No ja trzymam kciuki, kochani. 704, 304, 304. Kogo usłyszę? Szybciutko? Dobrze. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Komik. Poproszę o... Jeszcze raz? Komik. Komik, no i brawo, brawo, brawo. Właśnie pani podała hasło z koperty. Bardzo, bardzo pani gratulujemy. Pani gwarantowane 100 zł oczywiście. No i teraz nasze pytanka bonusowe, które tutaj już leżało od samego początku w zasadzie programu. Kochani, mam nadzieję, trzymam kciuki za panią. Spokojnie, ja sama się zdenerwowałam. 30 sekund, czytam pani 5 pytań. Jest pani gotowa? Tak. Ile dni ma w tym roku? 31. Ile par odnóży mają pająki? 6. Kto jest autorem powieści Jedna rzeka? Żeromski. W którym roku wybuchła Wielka Rewolucja Francuska? 1789. Oj, no i tak byśmy nie zdążyły z ostatnim pytankiem. 1789, tak naprawdę nie słyszałam do końca, czy pani powiedziała dobrze, czy nie, ale no już tak nie mieliśmy czasu na to ostatnie pytanko. Czas się skończył, a byliśmy tak blisko, to jest po prostu niesamowite. Ojej, no strasznie mi przykro, ma pani pieniążki gwarantowane. Niesamowite emocje, no ale panie reżyserze, ja szybciutko poproszę o pokazanie kolejnej zagadki. No i mam nadzieję, że ktoś sobie błyskawicznie inną zagadką poradzi, bo jeszcze mamy chwilkę, także uda nam się spokojnie jeszcze coś zagrać. No, zachęcam do zabawy, dalszej zabawy, może pani rozwiąże kolejną zagadkę. Widzieliście, no byliśmy, zabrakło dosłownie kilku sekund, bo pani mi udzieliła odpowiedzi i chyba nawet to była odpowiedź prawidłowa, panie reżyserze. Ostatnie pytanko nam zostało, no to jest... Naprawdę do zrobienia. Pani była o krok od tych 7000, ale ja cała w emocjach po prostu szybciutko wam powiem, na czym polega kolejna zagadka. No i kolejne pieniążki są do wygrania. Kochani, 500 zł gwarantowane za rozwiązanie tej zagadki. Należy znaleźć jedną różnicę pomiędzy obrazkami. Szybciutko się przypatrzcie, poszukajcie, porównajcie te obrazki. Ja zazwyczaj porównuję od dołu, no i jeśli uda wam się odnaleźć jedną różnicę pomiędzy tymi obrazkami, to nie można czekać, tylko szybciutko wybrać numer i zgłosić się po pieniądze. 50 zł, nawet taka wygrana dla jednej osoby. No i 704 304 304 to numer telefonu, który należy szybciutko wybrać, aby wygrać. Dziękuję bardzo panie reżyserze, że reżyser nam troszeczkę te obrazki zwiększył. No i kochani, ja może w międzyczasie poproszę o to, aby ta tablica troszeczkę nam zniknęła. No dobrze, kochani, skoro już tablicy nie ma, ja teraz szybciutko poproszę kogoś z was o wybranie numeru w sprawie zagadki, która właśnie na ekranie się pojawiła. Mam nadzieję, że szybciutko tę zagadkę rozwiążecie, mam nadzieję również, że nie odeszliście.
oczywiście sprzed telewizorów. No ja sobie zdaję sprawę z tego, że może nie każdy mógł wpaść na jakiś pomysł, no bo sugerowaliście się tymi odpowiedziami, które już były przed sekundką. No ale mam nadzieję, że też może ktoś jeszcze został przed telewizorem i powalczy o kolejną wygraną. 50 zł proponuję za rozwiązanie tej zagadki. Szybciutko analizujemy. Mundialowa taka zagadka. Włochy co prawda nie zagrają w finale Mistrzostw Świata, ale grali nieźle, także kochani, no teraz trzeba się skupić, szybciutko obrazki porównać. Jest szansa dla was na wygraną w wysokości 50 zł. 704 304 304 to numer telefonu, który należy błyskawicznie wybrać, aby porównać o 50 zł. No i porównajcie te dwa obrazki, a mam nadzieję, że zaraz te pieniądze do kogoś z was powędrują. Ja was, kiedy traficie do mnie do studia, zapytam o różnice. Musi mi te różnice możliwie dobrze opisać, ale też was nie będę tak strasznie męczyć. Ważne, żeby osoby, które nie widzą, zauważyły nagle, że właśnie tam ta różnica była ukryta. Dobrze? No, trudna jest ta zagadka, tak mi się wydaje, jak na zagadkę. Słuchaj, no patrzę na te obrazki już chwilkę. Może nie patrzę w jakieś złe miejsce, bo wiesz, zazwyczaj szukamy jednej różnicy, obrazek wydaje się być bardzo prosty i jeszcze odpowiedź jest niezbyt skomplikowana. Możesz dać stówkę widzom? Słuchaj, różnica nie jest prosta, poproszę o 100 zł. Wiem, że 50 zł chciałeś dać za tę zagadkę, no ale dajmy stówkę, dobrze? Super. Słuchajcie, jest stówka, reżyser się zgodził. Uwaga, kochani, jedna różnica pomiędzy tymi dwoma obrazkami do znalezienia. Szybciutko porównajcie obydwa obrazki, błyskawicznie wybierzcie numer i zgłoście się po pieniądze, nawet 100 zł do wygrania w tej chwili. Porównujemy od góry do dołu, od lewej strony do prawej, od prawej do lewej, od dołu do góry, jak lubicie, jak wolicie. Ważne, aby szybciutko wpaść na prawidłowe rozwiązanie tej 100 zł dla jednej osoby. Kto powalczy, kto spróbuje, kogo szybciutko usłyszę. Kochani, żałuję, że się nie udało z tym bonusem. Cały czas o tym myślę, myślę o pani, cały czas myślę o tych sekundkach, których nam zabrakło. Na 4 pytania pani nam odpowiedziała tak naprawdę. No i ja staram się czytać możliwie też spokojnie, prawda? Ale możliwie mimo wszystko. Nie wiem, czy to by coś dało, gdybym jeszcze szybciej, bo pani pewnie poprosiła, by pani nie dosłyszała jakiegoś pytania, więc ja, kochani, staram się możliwie spokojnie. Jednocześnie również szybko czytać pytanka. No zabrakło jeszcze chwilki, zabrakło dosłownie kilku sekund. Reżyser przygotowuje się już do zagadki. Panie reżyserze, jeszcze sekundkę. Dajmy widzom, no bo słuchaj, no z pierwszą zagadką tak długo się męczyliśmy, teraz musimy przejść do kolejnych zagadek. Musimy dać widzom szansę na wygranie kolejnych pieniędzy, także spokojnie, no za chwilkę ktoś na pewno do nas do studia trafi. Kochani, kto widzi? Słuchajcie, a może patrzysz na te zdjęcia i coś ci się wydaje, że coś jest innego? Słuchajcie, nie musicie mi jakoś tego tak strasznie, strasznie dokładnie opowiadać. Wystarczy, że powiecie mniej więcej, w którym miejscu to się znajduje, dobrze? No jeśli wszystko się będzie zgadzać, to stówka powędruje właśnie do was. 704 304 304 to numer telefonu, który należy wybrać. Aby wygrać, walczymy o stówkę, tak jak powiedziałam. Wystarczy, że mi podacie jedną różnicę pomiędzy tymi dwoma obrazkami. Gdzieś ta różnica jest ukryta, nasz gdzie się sprytnie ukrył. No i ktoś musi z was tę różnicę odszukać. Nie czekajcie, aż ktoś inny wybierze numer, ktoś inny do studia trafi. Dzisiaj wydaje mi się, że zagadki są dla każdego, no bo zawód bez literki A jest do znalezienia przez każdego, prawda? No może nie na tym etapie, na którym już byliśmy, ale na samym początku na pewno każdy miał jakiś pomysł. Natomiast ta zagadka też jest dla osób, no może spostrzegawczych, zagadka innego typu, ale wydaje mi się, że jeśli chcesz wygrać te pieniądze, powalczysz, spróbujesz, poszukasz, podejdziesz bliżej do, że wszystko powolutku sobie porównasz, zapiszesz odpowiedź na karteczce, wybierzesz numer, spokojnie możesz te pieniądze wygrać. Kochani, trzeba się skupić, na pewno to nie jest zagadka, którą rozwiążecie tak na kolanie. Trzeba podejść może do telewizora, porównać wszystko, ale na pewno komuś z was się uda. 100 zł dla jednej osoby. Kto walczy, kto próbuje, kogo za chwilkę usłyszę. 704 304 304 to numer telefonu, który należy wybrać, aby o stówkę poprosić. No, zagadka ciekawa, fajna, interesująca. Widzę ją po raz pierwszy. Mamy sporo kolorów. Nie dość, że jest pani na pierwszym planie, to jeszcze rzeczywiście w tle się znajduje. Coś już tam na górze widzę, nie wiem, co to do końca jest. W każdym razie, no, na pewno pani trzyma flagę, ale coś tam jeszcze, jakieś drzewo, kawałek drzewa może widać. Skupmy się, skoncentrujmy, bo często szukamy tam, gdzie nie do końca powinniśmy. Nie chciałabym najdłużej czekać na prawidłowe rozwiązanie, żeby ktoś z was błyskawicznie do mnie trafił. Panie reżyserze, poproszę o zegar 3-minutowy na ekran. No i teraz, kochani, czas start. Muszę to powiedzieć i dokładnie 3 minuty.
czy macie na to, aby się do mnie zgłosić. Zegar wystartował. Tylko osoby, które widzą te różnice, wybierają teraz numer. Nie mamy czasu. Nie mogę w nieskończoność czekać na kogoś. Ktoś z was musi po prostu możliwie szybko się do mnie zgłosić i te pieniądze zabrać. Stówka do wygrania. Możliwie dokładnie mi opiszcie, na czym polegają te różnice i mam nadzieję, że zaraz ktoś z was pieniądze zabierze. 2 minuty 30 kilka sekund do końca. 100 zł, cały czas 100 zł do wygrania. Powalczcie, spróbujcie. Jedna różnica pomiędzy dwoma obrazkami do znalezienia. Szybciutko. 2 minuty 25 sekund. 704, 304, 304. Dokładnie macie tyle czasu na to, żeby się do mnie zgłosić, także kochani, nie czekamy, nie zwlekamy. Jeśli jest jedna osoba, która po prostu widzi, bo może już ktoś widzi, może ktoś cały czas z nami ogląda program, stara się rozwiązywać zagadki, to niech spróbuje, kochani, nie ma na co czekać, trzeba szybciutko się zgłosić. 2 minutki. No, szybciutko, stówka do wygrania. Powalcz, daj sobie szansę na te pieniądze. Kochani? Półtorej minutki. 704, 304, 304, minuta i 37 sekund. Kto walczy, kto próbuje? Kogo za sekundkę usłyszę? Kochani, szybciutko, 100 zł. Minuta 20. Czekamy, czekamy, jeszcze sekundkę. 100 zł dla? Szybciutko. No, tak to jest, że ten program dostarcza nam wszystkim chyba niesamowitych emocji. Jest to program na żywo, kochani. Możecie w każdej chwili się zgłosić, w każdej chwili może się coś dziwnego stać, może się komuś nie udać, ktoś się może pomylić. Także no, emocje. Kogo teraz usłyszę? Mamy 50 sekund. Nie czeka już ktoś inny do mnie do studia. To ty spróbuj, ty powalcz, daj sobie szansę. 30 sekund. Jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę. Widzę zegar, spokojnie. 30 sekund, szybciutko. 704, 304, 304, 20 sekund. Kto odszukał te różnice pomiędzy obrazkami? Kochani, jest różnica, uwierzcie mi. Uwaga, 15 sekund. Dobra, odliczam czas do końca i mam nadzieję, że zaraz kogoś usłyszę. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... Czekamy? Nie no, słuchaj, ktoś na pewno tę różnicę musiał znaleźć, no. Momencik, sekundkę, kto? Kochani, to jest szybka stówka, błyskawiczna decyzja. Chcesz wygrać 100 zł? Wybierz numer. Pochwal się swoją wiedzą. I kto wpadnie do mnie do studia, kochani? 704, 304, 304, tylko teraz. Jedna osoba, szybciutko. 704, 304, 304, tylko teraz.
No i pojawił się napis, kochani, koniec programu. Niestety będziemy musieli kończyć. No, czy zostanę z tą zagadką tak nierozwiązaną? Co prawda reżyser nam mało czasu na rozwiązanie tej zagadki dał. No i nie wiem, czy teraz ktoś tak szybciutko sobie z nią... Panie reżyserze, a możemy odrobinkę tę zagadkę powiększyć, tak o ciupinkę. Dosłownie, no może komuś to jakoś pomoże, może ktoś szybciutko się przypatrzy, szybciutko skojarzy, no bo skoro już muszę kończyć, staram się jakoś widzom pomóc. O, super, dziękuję bardzo. No może teraz ktoś powalczy, może teraz się uda. Kochani, musicie wybierać numer możliwie szybko. Nawet w tym momencie, już teraz na waszym miejscu bym wybrała 704 304 304. Powalczcie o 100 zł, podejmijcie wyzwanie. Jest szansa na te pieniądze. Trzeba po prostu dać mi jedno miejsce, ten jeden punkt, w którym ta różnica się znajduje. Czy ktoś zauważył to miejsce? Czy ktoś już wie, na czym polega różnica pomiędzy tymi dwoma obrazkami? 704 304 304 to numer telefonu, który należy szybciutko wybrać. No i kto wybierze? Jedna osoba? Kochani, szybciutko. Teraz? Słuchajcie, nie ma żartów. Ja zaraz naprawdę będę musiała kończyć program. Ktoś z was musi podjąć wyzwanie, musi szybciutko zauważyć tę jedną różnicę, ale mam nadzieję, że już zauważył, bo ja zaraz się będę musiała z wami żegnać i błyskawicznie wybrać numer. Jeśli jest jedna osoba, która zauważyła, to kochani, nie ma na co czekać, musicie błyskawicznie się do mnie zgłosić. Stówkę mam do oddania i kto tę stówkę zabierze? Tylko szybciutko, dobrze? Jedna osoba szybko? Mówię szybko, szybko. Ja wiem, kochani, że powinniście mieć więcej czasu na tę zagadkę, ale niestety już tego czasu nie mamy. Długo męczyliśmy się z poprzednią zagadką, no i teraz dokładnie tyle czasu nam zostało na tę zagadkę, ile widzicie. Zaraz kończę program. Niestety nasz program ma ograniczone ramy czasowe. Tutaj nie ma takiej możliwości, żebyśmy w nieskończoność czekali. Dobrze, daj mi trzy chwilki. Ja nawet sama odliczę. Trzy. Uda się, zobaczysz. Ja wierzę w to, że się uda. Czy jest jedna osoba przed telewizorem? Przygotowana osoba w tej chwili. Trzy. Szybciutko, kochani. Czy jest jedna osoba? Szybciutko. Dwie chwilki. Kochani, stówka jest do zabrania. Zgłoście się po stówkę. Dlaczego? Na co czekacie? Dlaczego nie? Spróbuj, podejmij wyzwanie. Słuchajcie, naprawdę nikt nie widzi, nikt nie znalazł. No myślę, że gdyby ktoś znalazł, to by już się do mnie zgłosił. Dwie chwilki. Ja sobie tak myślę, że ta różnica to wcale nie jest tak super widoczna, wiesz? No mało czasu dałeś na rozwiązanie. No ale nie chcę zakończyć programu bez zwycięzcy w sprawie zagadki, która jest na ekranie, więc kochani, szybciutko, jeśli jest jedna osoba, która widzi, która skojarzyła, to niech się możliwie szybko do mnie zgłosi. Nic nie stracisz, możesz zyskać stówkę, powalcz. Dwie chwilki, szybciutko. No i niestety muszę to powiedzieć. Kto widzi, kto wybiera numer? Szybciutko. 704, 304, 304. Jedna osoba? Kochani, to jest ostatnia chwila.
Teraz? Kochani? No nie wiem, widocznie nie ma ani jednej osoby. Kochani, jeśli jest jedna osoba, to może warto wybrać numer po raz drugi. No, nie wiem, ile osób jest przed telewizorem, bo wiem, że jest przepiękna pogoda. Wiem, że wszyscy sobie teraz chcielibyście na przykład odpocząć. Ale czekam na jedną osobę, jedną przygotowaną. Ja nie potrzebuję tłumów. Jedna przygotowana osoba mi w zupełności wystarczy. Stówka do wygrania. Ja bardzo bym chciała tę stówkę komuś z was oddać, tylko ktoś musi się do mnie zgłosić. Musi mi podać te różnice. I nie będę naprawdę wnikać, nie będę was męczyć. Wystarczy, że powiecie orientacyjne miejsce. Dobrze, panie reżyserze, skoro już tak mnie strasznie pospieszasz, to ile mamy czasu do końca programu? Czy możesz powiedzieć? Minutę. No to rzeczywiście mało. Ja nie wiem, czy ktoś rozwiąże tę zagadkę w tym czasie. No dobrze, kochani, ale walczymy, próbujemy. Nie możemy się poddać do samego końca i będę czekać. Ja się nie poddam, na pewno. 50 sekund, tyle czasu macie, musicie szybciutko do mnie trafić, dobrze? Stówka do wygrania. Kto się po tę stówkę zgłosi? Nie naprawdę, no możecie podać orientacyjne miejsce. Coś wam się wydaje, no to powiedzcie, że tutaj waszym zdaniem. Sprawdźcie, może się uda, może ta stówka zaraz do was powędruje. Przed chwilką pani wygrała pieniążki, w trakcie jeszcze oczywiście kilka osób też wygrało. No czekam na kolejnego zwycięzcę. Nie wiem, ile osób ogląda program, nie wiem, ile osób sobie z tą zagadką poradziło, ale może jedna osoba jest teraz przed telewizorem. 15 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i uwaga, czekamy jeszcze chwilkę. Nie, czekamy, jeszcze teraz chwilkę, poproszę, panie reżyserze. No kto, kochani? 3, 2, 1. I? No teraz ja muszę, kochani, kogoś z was usłyszeć, ale to musi być błyskawiczna decyzja. Teraz? Kto? Słuchajcie, ja muszę kończyć program, nie tylko tę zagadkę, ale cały program, więc już naprawdę nie ma żartów. No, musi ktoś z was do mnie szybciutko trafić. 100 zł. Dobra, jeszcze raz, ostatni raz wybierzcie 704-304-304. Czy ktoś wybrał? Uwaga! Zaraz usłyszę telefon. Kochani, przyciszcie telewizory, słuchajcie mnie w słuchawce telefonu, dobrze? Jeszcze czekam, jeszcze sekundę, daj mi jeszcze sekundkę. No. Kochani, kto walczy? Kogo usłyszę? Nie, chyba nie.
telefon. Halo? A witam. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Na prawym obrazku jest wymiar literki Y, literka I na koszulce, na nadruku i ślub. Pięknie pan wypatrzył, bardzo panu gratuluję. Ojej, jeszcze druga różnica była. No nie widziałam nawet tej drugiej różnicy. Na szczęście szukaliśmy tylko jednej. Bardzo gratuluję, stówka oczywiście wędruje do pana. Życzę wam, kochani, miłego dnia słonecznego, jeszcze wieczoru, odpoczywajcie sobie. No i powodzenia oczywiście jutro. Panu jeszcze raz gratuluję, pa pa. Za chwilę...